jesteśmy w Ostrołęce. Ekscelencja pamięta. Kojarzę, kojarzę. Szanowni Państwo, to ostatnie sekundy. Proszę o zajmowanie miejsc, bo chcielibyśmy już rozpocząć dzisiejszą debatę. Proszę już powolutku o ciszę. Ostatnie kilkadziesiąt sekund, żebyśmy już mogli zaczynać. Dobrze, Szanowni Państwo, ja poproszę o zamknięcie drzwi, żeby już tutaj stało się zadość, że jesteśmy wszyscy gotowi posłuchać naszych kandydatów i oficjalnie chciałabym już rozpoczynać dzisiejszą debatę. Proszę o ciszę. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów oczywiście serdecznie Wam wszystkim dziękuję, że odpowiedzieliście na nasze zaproszenie i dzisiaj przyszliście na naszą debatę, żeby posłuchać, co kandydaci na prezydenta miasta Łomża mają Państwu do zaoferowania. Ta debata jest oczywiście wyjątkową okazją, żeby lepiej Panów poznać, ich charakter, temperament i to, jaką mają wizję. Warto podkreślić, że dzisiejsza debata ma oczywiście charakter otwarty i tutaj nasza aula powoli się zapełnia, ale można nas również oglądać za pośrednictwem portalu mylomża.pl, który jest dzisiaj współorganizatorem debaty razem z Międzynarodową Akademią Nauk Stosowanych w Łomży i Uniwersytetem Złotego Wieku. Jeżeli chodzi o to, jak będzie debata przebiegała, to ja za chwilę Państwu powiem, ale dodam, że nazywam się Magda Bochenek i będę dla Państwa dzisiaj moderować tę debatę. Dzień dobry. Szanowni Państwo, nasza debata będzie składała się z czterech rund. Ja wiem, że już Panowie zapoznali się z regulaminem dzisiejszej debaty. Czy Panowie zgadzają się na ten regulamin? Czy wszystko jest w porządku? Ja dodam, że rzeczywiście jest tam jeden mały błąd, jeżeli chodzi o kolejność alfabetyczną. To w kolejności alfabetycznej nawet Panowie dzisiaj tutaj siedzą. Choć to było losowanie, to Panowie siedzą w kolejności alfabetycznej. Tak jak wspomniałam, debata składa się z czterech rund i żebyście Państwo wiedzieli, jak będziemy się poruszać, to już Państwu pokrótce powiem, żebyśmy nie czytali regulaminów, tylko właśnie mogli przejść już za chwilę do meritum. Pierwsza runda to są pytania od czytelników portalu My Łomża oraz od nas, od redakcji portalu, czyli napisaliśmy,
co nas najbardziej interesuje i sprawdzaliśmy nastroje wśród naszych czytelników, którzy wczoraj zaproszenie na debatę komentowali i tam te pytania można również znaleźć. Panowie na odpowiedź w tej rundzie będą mieli po 2 minuty. Każdy pan za chwilę wylosuje po 3 pytania. Panowie dostali listy z pytaniami, tych pytań jest 20 i wylosują za chwilę numerki i jak będą chcieli, zgodnie z tym, jak ustalą sobie sami kolejność tych numerów, będą odpowiadali na pytania, które ja przeczytam, ale panowie też już tę listę mają, więc nie będzie żadnych niedomówień. Druga runda to są pytania do siebie, do swojego kontrkandydata. I drodzy panowie, macie tutaj po 2 pytania do każdego kontrkandydata. Więc i tutaj tak, na zadanie pytania panowie macie minutę, na odpowiedź macie 2 minuty, a ad vocem do tego pytania, czyli ustosunkowanie się do odpowiedzi na to pytanie, macie 30 sekund. I tutaj może państwo tego dokładnie nie widzicie, ale stoi telewizor, który nam będzie odliczał ten czas. I panowie, mam nadzieję, że wszyscy widzicie doskonale ten telewizor. Wszystko się zgadza, widzicie, nie ma żadnych problemów. Trzecia runda to są pytania od publiczności. Tutaj kieruję słowa do was, szczególnie do osób, które nie są na co dzień zainteresowane polityką, ale chcą wiedzieć, jak w tej Łomży mogłoby żyć i być lepiej. I tutaj widzę, że są również seniorzy z Uniwersytetu Złotego Wieku i ja mam taką prośbę, że może właśnie państwo przemyślcie, co dzisiaj do panów kandydatów chcielibyście, jakie pytanie zadać. Do każdego kandydata chciałabym, żeby od publiczności padły po 3 pytania. Czyli tutaj też będzie sporo czasu na to, żeby zapoznać się z wizją kandydatów i panowie na wasze pytania będą mieli, na odpowiedź na wasze pytania będą mieli 2 minuty. Stoi tutaj mikrofon, do którego ja państwa zaproszę, żebyście właśnie do mikrofonu powiedzieli, tak żeby nasi widzowie, którzy oglądają nas na portalu My Łomża, mogli również te pytania usłyszeć. Czwarta runda to runda tak zwanej autoprezentacji, czyli każdy z panów powie o sobie kilka słów. Co uważa, że jest najistotniejsze, żeby państwa przekonać, żebyście 7 kwietnia poszli do wyborów i wybrali właśnie jego, ale również będą tutaj panowie mogli zaprezentować swoje komitety wyborcze, czyli powiedzieć, jakim kluczem dobierali ludzi, którzy idą z nimi do wyborów, na co stawiają, jakie mają właśnie te swoje zaplecze. I tutaj panowie kandydaci będą mieli po minucie na autoprezentację i na prezentację swoich komitetów wyborczych również będą mieli minutę. I tak zakończymy tak naprawdę dzisiejszą debatę. Czy wszystko jest zrozumiałe? Jeszcze raz pytam, dziękuję bardzo. Dobrze, to drodzy państwo, w kolejności alfabetycznej przywitamy pana Mariusza Chrzanowskiego, Komitet Wyborczy Wyborców Mariusza Chrzanowskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I droga publiczności, ja też proszę o słuchanie moich zasad. Pozwolę sobie dzisiaj być gospodarzem tej debaty i państwa tutaj w razie czego przekrzykiwać, żeby po prostu to sprawnie poszło. Pan Dariusz Domasiewicz, Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazna Łomża Dariusza Domasiewicza. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Pan, dziękuję bardzo. Pan Lech Antoni Kołakowski, Komitet Wyborczy Wyborców Lecha Antoniego Kołakowskiego. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, oczywiście proszę, żebyśmy się tutaj kulturalnie zachowywali. To jest debata kandydatów na prezydenta miasta. To jest coś, co naprawdę jest dla nas, dla osób, które pójdą 7 kwietnia do wyborów, bardzo poważne. Dobrze, drodzy panowie, to ja sobie wstanę, żebyście mogli panowie wylosować po 3 pytania. Proszę bardzo. Jest 1, dobra. 2, 3. I pan już może sobie otworzyć, zobaczyć, które to są numery i sprawdzić z listą pytań. Dobra, 3. Proszę bardzo. Chyba już są. Dobrze, i teraz zgodnie z alfabetyczną kolejnością będziemy na te pytania odpowiadać. Tylko zaznaczę, że to ja te pytania przeczytam, ale panowie też już wiedzą, więc ja będę prosiła każdego z kandydatów, żeby pokazał mi numerek, na który chce odpowiadać. Przygotowuje się pan Mariusz Chrzanowski. Ja proszę już powoli o uzbrojenie zegara. Pan będzie miał czasu 2 minuty na odpowiedź na to pytanie. To które pytanie? Na które? 1.
Łomża jest jednym z najdroższych miast pod względem cen mieszkań, przez co młodym nie opłaca się wracać po studiach do Łomży. Jakie działania podejmą władze, aby wpłynąć na ceny mieszkań? Tańsze alternatywy znajdują się m.in. w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Włocławku, Suwałkach czy Płocku. Proszę bardzo, proszę o odpalenie zegara. Ma pan 2 minuty. Szanowni Państwo, wbrew opinii moich oponentom, Łomża jest dobrym miejscem dla młodych ludzi, stąd między innymi tyle osób chce mieszkać w naszym mieście, mieszkańców też okolicznych miejscowości. Stąd może też te ceny mieszkań są też tak wysokie, bo jest duża atrakcyjność mieszkania w naszym mieście. Młodzi ludzie chcą tutaj zakładać rodziny, podejmują tutaj pracę. My jako miasto Łomża mamy propozycje dla młodych ludzi. Chcemy, żeby kamienice, które dzisiaj, jak widzimy, szpecą, są to kamienice prywatne, miasto kupiło i wówczas chcemy stworzyć program dla młodych ludzi, mieszkań komunalnych, socjalnych. Wiemy o tym, że nowa perspektywa, nowe środki, które będą płynęły z państwa do samorządów, nie będą już tak przeznaczane na drogi, jak chociażby w ostatnich latach, gdzie miasto Łomża wyremontowało, budowało kilkadziesiąt ulic i dróg. Te środki pójdą na kamienice. Mało tego, będzie możliwość też otrzymania środków na wykup tych kamienic, czyli w związku z tym miasto Łomża nie będzie musiało dokładać ze środków własnych tych środków, a będziemy mogli te środki pozyskiwać. I myślę, że taki program, który też wskazuje konkretne, jakie są to kamienice, bo między innymi kamienice przy ulicy 3 Maja, wiemy, że takie środki możemy pozyskać. Myślę też, że młodym ludziom potrzeba tutaj dobrej przestrzeni do życia i my taką przestrzeń przez lata tworzymy. Stąd między innymi Łomża jest takim miastem atrakcyjnym i ludzie chcą tutaj mieszkać. Dziękuję bardzo. Pan Mariusz Chrzanowski. Tak, teraz na pytanie będzie odpowiadał pan Dariusz Domasiewicz i numer 9. Jakie kroki zamierza pan podjąć w celu zwiększenia atrakcyjności Łomży dla inwestorów zagranicznych oraz zachęcenia ich do lokowania kapitału w mieście? Proszę o zegar, 2 minuty, odpowiedź dla pana. Szanowni mieszkańcy Łomży, szanowni goście, przede wszystkim TSL, czyli transport, spedycja, logistyka. Dużo o tych rzeczach mówimy w naszych prezentacjach komitetów, dlatego że niebawem, za kilka miesięcy, w mieście Łomża zacznie tak naprawdę już w 100% funkcjonować Via Baltica. Jest to nowe otwarcie dla miasta Łomży, historyczne otwarcie dla miasta Łomży. Ja zawsze, jak przez te kilka, już 20 lat tak naprawdę, jeżdżąc po Polsce, widzę tą transformację drogową, jaką ona ma wpływ tak naprawdę na to, co się dzieje w okolicznych miejscowościach. My mamy to szczęście, że to jest taki zbieg dwóch dróg, czyli prowadzące do krajów bałtyckich. Zawsze, gdzie powstaje droga szybkiego ruchu, przy tej drodze lokują się firmy, przede wszystkim firmy logistyczne, transportowe. To jest jakby naturalne i tutaj przy tym naszym węźle na pewno takie firmy powstaną. Natomiast, żeby one mogły powstać, no trzeba tutaj też naszej pracy, tak, nas samorządowców, bo nie jest też tak do końca, że wszyscy w Polsce, szczególnie firmy zagraniczne, wiedzą o takiej Łomży. Po to będziemy wystosowywać takie listy intencyjne z naszymi wszystkimi atutami, tak. Mamy kilka prężnie działających uczelni, które praktycznie co roku na rynek pracy przygotowują kilka tysięcy młodych ludzi, właśnie też z tego sektora TSL, o którym wielokrotnie mówię, czyli logistyka, bardzo dobry zawód, bardzo płatny zawód i chcemy, żeby ci ludzie po prostu, jak zdobędą te wykształcenie, żeby oni zostali w Łomży. To, że oni sobie pracę znajdą z takim wykształceniem, to jest dla mnie oczywiste. Natomiast ja chciałbym, żeby oni znaleźli tą pracę w Łomży, żeby wesprzeć też naszą tą stronę dochodową, bo miasto Łomża jest w pewnym sensie trochę w takiej stagnacji gospodarczej, czyli strona dochodowa nam nie rośnie, natomiast bardzo rosną nam wydatki. I to jest właśnie poważny problem dla miasta Łomża. Dziękuję bardzo. To był Dariusz Masiewicz. Pan Lech Antoni Kołakowski, który numer pan wybiera? 7. Zaczynamy od 7. Jakie kroki podejmie pan w celu zwiększenia transparentności działań administracji miejskiej i partycypacji społecznej w procesie decyzyjnym? Proszę bardzo, 2 minuty. Szanowni Państwo,
transparentność jest rzeczą najważniejszą i właśnie w tym kierunku muszą być podejmowane. Proszę Państwa o ciszę. Proszę umożliwić kandydatowi odpowiedź na pytanie, bo przedłużamy czas. Prawo lokalne, miejscowe ma być stanowione transparentnie z udziałem mieszkańców Łomży. Wszyscy mieszkańcy, którzy chcą, którzy interesują się sprawami miasta, potrzebami, jego rozwojem, winni mieć walny wpływ na decyzje, jak również na stanowienie prawa miejscowego. Te wszystkie kwestie realizuje ustawa o samorządzie gminnym, organy, prezydent, radni, ale też szczególną uwagę chciałbym, aby wywarły na stanowienie prawa rady osiedla, jak również różne gremia, siły doradcze, różne rady mające wpływ na politykę gospodarczą miasta, rozwój miasta, sferę pozaekonomiczną, sferę oświaty, kultury, zdrowia, ekologii. Te wszystkie elementy muszą być brane pod uwagę. Także chciałbym, aby wszyscy mieszkańcy Łomży decydowali o rozwoju miasta, o kierunkach rozwoju, o zagospodarowaniu przestrzennym, o pracy, o aktywnym wypoczynku. Nie wyobrażam sobie, aby był zamknięty gabinet prezydenta, czy aby rada nie wsłuchiwała się. Cieszę się, że wśród kandydatów do Rady Miasta z Komitetu Wyborczego Lecha Antoniego Kołakowskiego uczestniczą mieszkańcy wszystkich osiedli, różne grupy wiekowe, które będą wskazywać najważniejsze bolączki osiedli, jak również będą wskazywać kierunki rozwoju miasta. Wiem, że bardzo ważną kwestią jest zatrzymanie młodych i właśnie chciałbym wsłuchać się w sprawy, jakie młodzi ludzie zgłaszają dla rozwoju miasta, tak aby tu mogli żyć, mieszkać, pracować i odpoczywać. Dziękujemy. To Lech Antoni Kołakowski. I to jest kolejne okrążenie, że się tak kolokwialnie wyrażę. Pan Mariusz Chrzanowski, który numerek teraz pan wybiera, jeżeli chodzi o pytanie? Piąteczka. Co zrobi pan, aby zwiększyć atrakcyjność miasta dla studentów i młodych ludzi, zachęcając ich do studiowania i pozostania po ukończeniu nauki w Łomży, tym bardziej, że jesteśmy właśnie w murach jednej z wyższych uczelni? Szanowni Państwo, sprawy młodych ludzi i studentów są mi niezwykle bliskie z racji tego, że już od kilkunastu lat jestem wykładowcą prawa na Akademii Łomżyńskiej. Na co dzień przybywam ze studentami, wsłuchuję się też w ich problemy i wiem też, czego młodzi ludzie potrzebują. Wbrew też opiniom, które często pojawiały się na sesję ze strony radnych, czy też pana radnego Domasiewicza, trzeba w naszym mieście też, żeby tutaj odbywały się duże wydarzenia kulturalno-rozrywkowe. Stąd między innymi przez lata szereg różnych koncertów dedykowanych dla młodych ludzi. Inicjatywa, którą wspólnie z Młodzieżową Radą Miasta podjęliśmy, związana z promocją też naszego miasta w szkołach, żeby młodzi ludzie mieli możliwość porozmawiania o tym, co ich naprawdę boli, jakie mają problemy, oraz też koncertu, który już niebawem 14 czerwca odbędzie się w Łomży, Young Łomża Festiwal. Tego też młodzi ludzie potrzebują, dlatego od lat wspieram naszych studentów w ich działaniach, chociażby w związku z juwenaliami. I tutaj miasto aktywnie od lat bierze w tym udział, sam osobiście też się w to angażuje. Oraz warto podkreślić to, że liczba studentów jest coraz większa. Status naszych uczelni jest coraz większy. Międzynarodowa Akademia Nauk. Pamiętamy, że jeszcze kilka lat temu była to tylko wyższa szkoła. Dzisiaj Akademia Łomżyńska, to co też mówiłem w poprzedniej kampanii, że będę zabiegał o to i wspólnie jeszcze z ówczesnym rektorem, z obecnym rektorem zabiegaliśmy w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego, żeby Łomża była Akademią Łomżyńską. Dzisiaj się tutaj w naszym mieście to dzieje. Stąd między innymi mamy nowe atrakcyjne kierunki studiów na MANSie i na Akademii Łomżyńskiej i młodzi ludzie chcą tutaj studiować, a pokazują to wyniki. Ponad 2000 studentów, młodych ludzi w naszym mieście. Miasto otwarte jest na młodych ludzi. Dziękuję bardzo. Mariusz Chrzanowski. Dziękuję oczywiście komitetom, które muszę podkreślić, że wszystkie komitety dzisiaj również są z nami i również myślę, że tutaj dzielnie kibicują. Teraz głos będzie miał pan Dariusz Domasiewicz. Proszę powiedzieć, który numer pytania pan wybiera teraz? 16. A to pytanie sportowe.
Czy będą panowie wspierać ŁKS? Czy będzie pan wspierał ŁKS nadal? I czy pan kibicuje lokalnemu klubowi? Tak, bardzo dobre pytanie. Akurat ostatnio byłem na meczu ŁKS-u i mogłem porozmawiać z ludźmi, którzy sportem się zajmują. Sprawa wygląda w ten sposób, że my jako Łomża, mieszkańcy Łomży, bo budżet tak naprawdę to jest nasz, to są nasze pieniądze, dużo tych środków przeznaczamy na sport, dużo tych środków przeznaczamy na piłkę nożną. Natomiast jeżeli chodzi o efekty sportowe, no to mniej więcej mieszkańcy zdają sobie sprawę, gdzie jesteśmy w tej tabeli. Rozmawiałem z osobami, które, że tak powiem, żyją tym sportem, są, można powiedzieć, że fachowcami, między innymi właśnie z Mateuszem Balczakiem, którego syn gra w ŁKS-ie. Rozmawiałem w tym kontekście, żeby jakby z ich strony dowiedzieć się, jak to wygląda. Dlaczego tak jest, że pomimo tego, że wspieramy sport dużymi kwotami, dlaczego tak jest, że tych dzieci, które trenują, jest dużo, natomiast potem w naszej, tej nazwijmy to kadrze, no nie ma tych łomżniaków zbyt wielu. Musimy posiłkować się ludźmi z zewnątrz, no to gdzieś tutaj pojawia się takie zapytanie, dlaczego tak jest. No skoro tyle pieniędzy przeznaczamy na dzieci, prowadzimy ich, przecież mamy dobrych trenerów, jeden z nich tutaj siedzi w pierwszym rzędzie, pozdrawiam Artura Nadolnego, o którym też słyszałem dużo dobrego, jeżeli chodzi o to, jakim jest trenerem. Tylko pytanie, co dalej, tak, że jak przechodzimy już w ten sport, nazwijmy to zawodowy, no to gdzieś tych naszych wychowanków tam nie ma, a my przez lata jednak dużo środków na to przeznaczamy, więc oczywistym wydawałoby się, że skoro też do tego sportu, nazwijmy to seniorskiego, dokładamy nasze pieniądze miejskie, no spodziewałbym się, żeby grali tam przede wszystkim łomżyniacy, ale też, żeby no, te wyniki były adekwatne też do rangi naszego miasta. No jesteśmy miastem blisko 60-tysięcznym, sportem stoimy, bo cała baza sportowa jest przecież bardzo dobra, tak? Jest nowy stadion, jest boisko przy Łordzie, więc jeżeli chodzi o te zaplecze, no to one jest, tak? Natomiast nie ma tych wyników i to jest temat właśnie do dyskusji. Bardzo dziękuję, Dariusz Domasiewicz. Pan Lech Antoni Kołakowski pokazuje mi numer 8, więc już czytam to pytanie. Jakie ma pan plany na rozwój turystyki ekologicznej w mieście, takie jak szlaki rowerowe, szlaki piesze czy obszary chronione? Proszę dwie minuty. Szanowni Państwo, Łomża ma wielowiekowe tradycje i mówiąc o turystyce, musimy połączyć te dwa aspekty historii naszego miasta, jak również walory położenia geograficznego, wykorzystania tych walorów Doliny Narwi, Zielonych Płuc Polski i w tym celu musi być przygotowany specjalny program miejski oferty turystycznej nie tylko dla tutaj naszego regionu, ale oferty turystycznej, która będzie sięgać Warszawy, całej Polski, być może nawet wielu turystów z zagranicy. Mamy czym się szczycić, tak jak powiedziałem, naszą historią, zabytkami, ale też tymi cennymi środowiskowymi sprawami związanymi z naturą, z naszą przyrodą. I tu jeszcze raz chcę podkreślić, musimy wykorzystać walory doliny, rzeki Narew. Tak się składa, że wszystkie społeczeństwa Unii Europejskiej, tych bogatych miast Unii Europejskiej, wszystkie zwracają się przodem do akwenów wodnych. I tutaj Łomża ma wielką szansę, która dotychczas nie była wykorzystana. Także przygotowanie specjalnej oferty turystycznej pod klienta krajowego, zagranicznego, ale też wykorzystując te walory, wiem, że z niektórych państw Unii Europejskiej przyjeżdżają miłośnicy przyrody, którzy nie mają u siebie możliwości takich atrakcji, bo tam zostało wszystko praktycznie zabetonowane. Przyjeżdżają do nas z ciekawością zostawić też duże środki finansowe. Musimy tu, mając na względzie oba mosty, Dolinę Narwi, wybudować szereg ośrodków rekreacji, rekreacji aktywnego odpoczynku dla mieszkańców Łomży, ale też dla łomżyniaków, którzy zechcą zainwestować, pobudować tu ośrodki, pensjonaty i zarabiać, tworzyć miejsca pracy i płacić podatki. Bardzo dziękuję. Lech Antoni Kołakowski odpowiadał na to pytanie. Teraz pan Mariusz Chrzanowski, numer 14 widzę. Zgadza się. Jakie są pana plany dotyczące ochrony środowiska naturalnego w Łomży i jak zamierza pan przeciwdziałać problemom związanym z zanieczyszczeniem powietrza, odpadami oraz zachowaniem terenów zielonych? Proszę bardzo, dwie minuty. Szanowni Państwo,
już od lat podejmujemy działania związane z ochroną środowiska. Pamiętacie Państwo, co było na terenie dzisiejszego Parku Jana Pawła II? Wśród nas są nawet oponenci tego pomysłu, a pamiętamy też, że było dużo tej dyskusji, dużo było walki, udało nam się stworzyć w centrum po trzech osiedli piękne miejsce, gdzie dzisiaj jesteśmy dumni z tego, że jest tam tyle zieleni, tyle kwiatów i mieszkańcy naszego miasta tam spędzają czas. Oczywiście działania, które już podejmujemy je od lat i pragnę wspomnieć chociażby o programie miejskim wymiany tak zwanych kopciuków, gdzie w latach 2019-2020, czyli jak Państwo wiecie, jeszcze przed programem Czystego Powietrza, miasto wdrożyło ten program, przeznaczając ponad 500 tysięcy złotych na wymianę pieców. Z tego mieszkańcy naszego miasta korzystali. Jest to bardzo dobry program. No, pan radny Domasiewicz w wywiadach chociażby stwierdził ostatnio, że w tamtym roku wymieniliśmy w ciągu 12 miesięcy wymienione zostały tylko 3 piece, akurat 5, ale wiadomo, związane to było też z tym, że cena gazu była wysoka, wojna na Ukrainie, w związku z tym mieszkańcy też nie chcieli tego wymienić ze względu na cenę gazu. A teraz program, który też zgłosiliśmy na ostatniej sesji, program i wymiany tak zwanych kopciuchów oraz też pomp ciepła przegłosowany przez Radę Miasta. Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania się i aplikowania o te środki z miasta, a warto podkreślić też, że miasto zakupiło smogobus w 100% ze środków zewnętrznych z tak zwanych funduszy norweskich, który też w najbliższych latach zajmie się kontrolą czystości powietrza na terenie miasta Łomża. Dziękuję bardzo. Odpowiadał Mariusz Chrzanowski. 17. Dziękuję bardzo. Dariusz Domasiewicz odpowie na pytanie z numerem 17 i już je czytam. Czy przewiduje pan wsparcie dla organizacji pozarządowych, aby je przygotować do pozyskiwania środków zewnętrznych? Bardzo dziękuję za to pytanie. Z Tomaszem Wróblewskim w ostatnim czasie bardzo dużo odwiedzamy takich instytucji. Byłem w stowarzyszeniu Alexis, w niedzielę byliśmy w Jadłodzielni. Stąd jakby ta moja wiedza na ten temat jest, że tak powiem, bieżąca i zaraz powiem, na czym problem polega. Jeżeli chodzi o tutaj stowarzyszenie Alexis, no to w zasadzie podczas spotkania wykonałem parę telefonów i pomogłem znaleźć dla tego stowarzyszenia inwestora, który po wyborach samorządowych podejmie taką współpracę. Będzie to efekt synergii mieszkaniec Łomży, przedsiębiorca z Łomży. Właśnie chodzi o to, żeby łączyć ludzi. Trzeba mieć to doświadczenie właśnie przedsiębiorcze, że jest problem, trzeba znaleźć rozwiązanie, trzeba mieć kontakty. To, co wielokrotnie mówię, trzeba wiedzieć, do kogo zadzwonić. Ja takie kontakty mam i tutaj też zadziałaliśmy od razu. Jeżeli chodzi o Jadłodzielnię, też takie spotkanie odbyliśmy właśnie po to, żeby zdiagnozować, na czym tym ludziom, którzy chcą działać społecznie, na czym najbardziej zależy. Oczywiście pierwsza sprawa to pisanie wniosków. Ludzie mają fajne pomysły, mają do tego serce, natomiast potrzeba tego wsparcia merytorycznego. Myślę, że to nie będzie problemem przy blisko 260 urzędnikach, których mamy, żeby wydelegować taką komórkę, która będzie służyła pomocą właśnie dla takich mniejszych podmiotów, których, mówiąc szczerze, nie stać na to, żeby samemu napisać taki projekt, w sensie takim, że podnająć kogoś do napisania takiego projektu. To jest nasza rola. No i oczywiście wsparcie finansowe, bo nie ma co się obrażać na pieniądze, nawet te szczytne cele, one kosztują. I tutaj mamy wiele narzędzi, które trzeba skutecznie wykorzystać. Mam tu na myśli kapslowe i różnego rodzaju finanse, które w mojej ocenie w mieście Łomży nie są sprawiedliwie dystrybuowane. Jestem w samorządzie blisko 10 lat, nie chcę przytaczać szczegółów, ale rzeczywiście szanowni mieszkańcy po siódmym to się bardzo zmieni i będą Dariusz środki odpowiadał sprawiedliwie na dystrybuowane. Tak, minęły dwie minuty, bardzo dziękuję panu za tę odpowiedź. I teraz pytanie z numerem 12 już szukam i tym zamkniemy tę rundę. Dobrze, zadaję pytanie z numerem 12. Jak zamierza pan wspierać rozwój sektora rolniczego i lokalnych producentów żywności w Łomży, promując lokalne produkty i zdrowe odżywianie? Szanowni Państwo, mieszkamy w tej części Polski, w tym regionie, gdzie możemy chlubić się, że tu jest produkowana najlepsza żywność w Polsce i być może nawet Europie,
żywność, która jest eksportowana, poszukiwana praktycznie na wszystkich kontynentach. Cieszę się, że tutaj lokalnie umiejscowionych jest wielu przetwórców tej naszej zdrowej żywności. Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą, która obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku, samorządy zostały zobowiązane do zorganizowania targowisk zdrowej żywności, skrócenia dostaw żywności z pola do stołu, tak aby bezpośrednio producenci, przetwórcy zdrowej żywności, rolnicy mogli bez pośredników i bez opłat targowych ją sprzedawać mieszkańcom miast. Takie też prawo mają nasi mieszkańcy. Do mnie składane też były postulaty Monity, dlaczego w Łomży nie zostało wyznaczone dobre miejsce dostępne komunikacyjnie, aby mieszkańcy Łomży tą zdrową żywność mogli kupić. I to jest pytanie, dlaczego? Dlaczego na tym jednym targowisku muszą się wszyscy gnieść, gdzie jest ciasno, nie ma dobrych cywilizacyjnie warunków? Szanowni Państwo, chciałbym, aby Łomża była centrum krajowych targów zdrowej żywności. Mamy ku temu podstawy, właśnie te produkty rolnicze. Mamy się czym szczycić. Moglibyśmy to organizować ogólnopolskie, ogólnoeuropejskie, unijne konferencje zdrowej żywności, promować zdrową żywność, jakość życia. Ale też chciałbym, aby na wszystkich osiedlach, no przynajmniej tych kilka, utworzyć targowisk dobrej żywności, zdrowej żywności, na tych osiedlach, bliżej mieszkańców, tak aby w ciągu kilku minut na pieszo każdy mieszkaniec czy domków jednorodzinnych bloków mógł pójść i dokonać zakupów tej zdrowej żywności. Także takie działania będę podejmować. Bardzo dziękuję. Lech Antoni Kołakowski odpowiadał na ostatnie pytanie pierwszej rundy i ja nie wiem, czy Państwo, którzy oglądają nas przed odbiornikami, słyszą czasami tu szum, jakieś komentarze, to ja Państwa pragnę uspokoić, żeby była cisza, kiedy kandydaci odpowiadają, bo wtedy łatwo o rozproszenie, a to chodzi o to, żebyśmy poznali dziś ich wizję. Wiemy, że każdy ma inne zdanie. Ja również jako dziennikarz, wierzcie mi, że chciałabym się kilka razy odezwać w każdej wypowiedzi, natomiast dajmy im dzisiaj szansę, żebyśmy poznali ich dokładnie wizja. A teraz przejdziemy do drugiej rundy i to są pytania do swoich kontrkandydatów. Panowie, przypominam, możecie do każdego kandydata zadać po jednym pytaniu i też zrobimy to w takiej kolejności, że pan Mariusz najpierw zadaje pytanie do pana Dariusza i do pana Lecha, a później tak po kolei i kolejna runda, tak żebyśmy na raz nie odpowiadali na dwa pytania. Dobrze, tylko teraz tak, a propos czasu. Panowie, macie minutę na zadanie pytania, maksymalnie. Odpowiadacie na zadane pytanie 2 minuty, później będziecie mieć 30 sekund na ustosunkowanie się do usłyszanej odpowiedzi. Dobrze, to pierwsze pytanie zada pan Mariusz Chrzanowski. I do kogo to pierwsze pytanie chce pan do pana radnego Domasiewicza. Dobrze, proszę bardzo. Panie radny Domasiewicz, czy wie pan, co jest w tej teczce, w tym segregatorze? Ostatnio podczas debaty zadał pan pytanie odnośnie analizy finansowej naszych spółek i oczekiwał pan, że w ciągu 3 minut udzielę panu odpowiedzi na temat sytuacji w naszych łomżyńskich spółkach. To jest dla pana lektura, proszę się z nią zapoznać, mam nadzieję, że okres świąt też panu pomoże. Wspomniał pan też, że z pana wypowiedzi wynikało, że nie potrzebuje tak naprawdę pan prezesów, bo w imieniu tych prezesów będzie pan udzielał odpowiedzi dotyczące spółek. W związku z tym pytam pana, jakie koszty byłyby produkcji ciepła, jeżeli modernizacja ciepłowni byłaby według pana pomysłu, czyli byśmy zastąpili zrębki gazem, jakie wówczas byłyby koszty i też mieszkańcy, ile zapłaciliby więcej? Dziękuję bardzo za pytanie. Odpowiada pan Dariusz Domasiewicz, pan, proszę o ciszę. Panie Dariuszu, ma pan 2 minuty. Tak, bardzo dziękuję za to pytanie. Może zacznę od końca. Jeżeli chodzi o gaz, to nie wiem, na ile pan się orientuje, ale on jest teraz najtańszy od 12 lat, tak? Więc za chwilę, jakby pan wczytywał się w to, co mówi pan prezes Radosław Żegalski, prawdopodobnie tą ciepłownię, którą mamy przy szpitalu, za chwilę uruchomimy, dlatego że gaz rzeczywiście jest na tyle dzisiaj tani, żeby go używać. Natomiast wracanie do historii, do tego, co ja mówiłem, oczywiście też chętnie panu odpowiem. Zawsze w zarządzaniu podstawą jest dywersyfikacja.
Wtedy, kiedy miasto zamierzało przeznaczyć dużą kwotę na właśnie na tą inwestycję, czytaj, zrębki, ja na sesji albo na komisji, już teraz nie pamiętam dokładnie, prosiłem tylko o przygotowanie takiej analizy trzech wariantów, po to, żebyśmy my jako radni mogli zdecydować. Wariant zrębki, wariant węgiel, wariant gaz, tak? Dzisiaj ta dywersyfikacja w zasadzie jest, bo 25% spalanego tam surowca to jest właśnie węgiel, reszta zrębki, za chwilę wrócimy do gazu, to o czym mówiłem. Także myślę, że jeżeli, nie wiem, pana prezydenta taka odpowiedź satysfakcjonuje, to ja bym już tutaj na tym skończył. Bardzo dziękuję, to kończymy. Pan prezydent ma 30 sekund na ad vocem na to pytanie. Proszę bardzo. Jak państwo widzicie, jeżeli byśmy wdrożyli pomysł pana radnego, dzisiaj mieszkańcy Łomży płaciliby dwa razy więcej, a pragnę też powiedzieć, że w najbliższych miesiącach mieszkańcy naszego miasta zapłacą mniej za ciepło o kilkanaście procent, bo te inwestycje, które poczyniliśmy, się sprawdziły. I chcę panu też odpowiedzieć, że dzisiaj cena zrębków kosztuje 30 zł, gaz jest dwukrotnie droższy, czyli mieszkańcy Łomży zapłaciliby dwukrotnie więcej. Bardzo dziękuję. To było ad vocem do pierwszego kontrkandydata. Dziękuję, szanowni państwo. Pan Mariusz Chrzanowski zadaje teraz kolejne pytanie do pana Lecha Antoniego Kołakowskiego. Panie ministrze, co sądzi pan o pomyśle pana Szymona Hołowni, ugrupowania, z którego ostatnio kandydował pan radny Domasiewicz, zdobywając zaledwie 396 głosów w naszym mieście, odnośnie dwóch niedziel handlowych w miesiącu? Czy takie działania nie wpłyną niekorzystnie dla naszych lokalnych przedsiębiorców, którzy dużą część zysku wypracowywali właśnie w niedzielę? Dziękuję bardzo. Pan Lech Antoni Kołakowski będzie miał 2 minuty na odpowiedź na to pytanie. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Poruszona została bardzo ważna sprawa dla mieszkańców Łomży, handlu, znaczy dla mieszkańców całego kraju, handlu w dwie niedziele. Szanowni państwo, tu nie można przedstawiać jakichś radykalnych rozwiązań, natomiast mówiąc o handlu w niedzielę, musimy patrzeć też pod kątem klientów, ale też osób, które są zmuszone do pracy, do stania na kasie. Robią też zakupy, przypominam sobie rok, dwa lata temu nawet niektóre panie mówiły, że pytam, do której godziny pracujecie? No do późna, ale pani mówi, chciałabym być w domu z mężem, z dziećmi, chciałabym zrobić obiad, przygotować dzieci na jutro do szkoły. Proszę państwa, no trzeba być chyba człowiekiem z żelaza, z kamienia, żeby obojętnie wobec takich słów przejść. Chcę przypomnieć, że z tego, co orientuję się, w Niemczech w niedzielę handel jest zamknięty. Natomiast nie można robić siłowych rozwiązań. Wiem, że też może zdarzyć się, że i w niedzielę należy dokonać zakupów, ale na to jest alternatywa. Tu chodzi o zatrudnianie pracowników etatowych. Natomiast jeżeli sam właściciel prowadzi jednoosobowo czy z pomocą członków rodziny działalność handlową polegającą na prowadzeniu sklepu spożywczego, to dać im to szansę tak, aby mogli też sprzedać w niedzielę, aby jeżeli mają czas, chęć i siłę pracy, żeby mogli właśnie ci rodzimi handlowcy pracować w niedzielę. To niech oni decydują. Tu nie powinno się siłowych, prawnych rozwiązań przedstawiać jako obowiązujące. Także mały handel jednoosobowy tak, dziękuję. Natomiast pracownicy powinni dziękuję mieć bardzo możliwość odpoczynku. Bardzo dziękuję. Minęły 2 minuty i teraz pan Dariusz Domasiewicz, przepraszam, ad vocem, tak, panie prezydencie, ad vocem 30 sekund na to, co powiedział pan Lech Antoni Kołakowski. Również uważam, że trzeba wspierać naszych lokalnych przedsiębiorców, a nie międzynarodowe korporacje. Bardzo dziękuję. Dobrze. Dobrze, drodzy państwo, przechodzimy teraz do 2 pytań od pana Dariusza Domaszewicza. Które pierwsze pytanie, do którego kandydata pan skieruje? Moje pierwsze pytanie będzie do pana prezydenta Mariusza Chrzanowskiego. Proszę bardzo, minutę na zadanie pytania. Wziąłem ze sobą taki atrybut, żeby państwu bardziej naświetlić to, o czym będę mówił. To są takie palemki, które chciałem panu prezydentowi przekazać. Bardzo proszę. A moje
Moje pytanie dotyczy turystyki. Tak roboczo oczywiście to nazwałem, turystyki miasta Łomża. Szanowni mieszkańcy Łomży, szanowni goście, w latach 2015-2018, w pierwszej kadencji pana Mariusza Chrzanowskiego, takich wycieczek zagranicznych odbyło się 9. Natomiast w drugiej kadencji pana prezydenta Mariusza Chrzanowskiego takich wycieczek odbyło się 22. To jest odpowiedź, zawsze tak jak powiedziałem, cytuję to, co dostaję. Ale proszę o pytanie, bo to panu w odpowiedziach. Czas się kończy. Zaraz, mam jeszcze. Ma pan 5 sekund. Proszę powiedzieć, czemu służyły te wycieczki, jakie miasto z tego osiągnęło korzyści? 2 minuty na odpowiedź, pan Mariusz Chrzanowski. Bardzo dobre pytanie, bo pan radny zresztą otrzymał w odpowiedzi na interpelację pytanie dotyczące też działań, które jako samorząd miasta, mam nadzieję, że pan o tym wie, bo miasto Łomża zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wykonuje zadania polegające między innymi na utrzymywaniu relacji. I te relacje chociażby z sąsiednimi samorządami, takimi jak Soleczniki, gdzie też często goszczę, bo mamy bardzo dobre relacje z Polonią. W związku z tym jest to istotne, żeby podtrzymywać te kontakty. Warto podkreślić, że nasza młodzież chociażby wyjeżdża do Solecznik, tam też ma możliwość poznawania Polski i pod tym kątem należy to rozpatrywać bardzo pozytywnie. Pan wspomniał oczywiście i znowu pan też manipuluje faktami, bo wspomniał pan o 8 wyjazdach, w których brali udział pracownicy naszego miasta. Ja sobie też przygotowując się na to pana pytanie, bo jest pan osobą, która szuka tak naprawdę tylko tematu i poklasku. Sprawdziłem, że na 9 lat w 8 wyjazdach brałem udział. Z tego większość to były wyjazdy do naszych Solecznik, gdzie mamy bardzo dobre kontakty. Wspólnota Polska działa, realizuje różne programy, a nasza młodzież, i temu służą te kontakty, nasza młodzież ma chociażby możliwość korzystania też z programów, chociaż Erasmus, do którego aplikowaliśmy. Wielokrotnie też te środki były pozyskiwane i z naszych łomżyńskich szkół młodzież wyjeżdżała do wielu samorządów zagranicznych, tam też oczywiście bezpłatnie, bo na tym też polegają programy, że te środki się pozyskuje i te kontakty trzeba utrzymywać. Do tego też zmusza nasz ustawa o samorządzie gminnym i my to realizujemy. Jakby pan sobie sprawdził, jak to się dzieje w innych samorządach, to myślę, że pan tutaj powinien tak naprawdę przyklasnąć, że za tak niskie środki, bo są to środki projektowe, nasza młodzież ma możliwość wyjeżdżania i też nawiązywania relacji. I to jest w dzisiejszych czasach potrzebne. Pan jako przedstawiciel Międzynarodowej Korporacji powinien o tym wiedzieć. Jak bardzo ważne są kontakty międzynarodowe. Dziękuję. A widać pan, jeszcze nie wie. Panie Dariuszu, proszę o 30. Szanowni Państwo, dajmy się panu Dariuszowi ustosunkować do tego, do tej odpowiedzi. 30 sekund ad vocem pana do pana Mariusza Chrzanowskiego. Szczerze mówiąc, nie usłyszałem o efektach, ale warto, żeby mieszkańcy poznali, bo to nie tylko Soleczniki, ale dwa razy pan był w Hiszpanii. Generalnie chodzi o takie państwa jak Włochy, Hiszpania, Turcja, Norwegia, Bułgaria. Miasto Łomża, jakby, a mógłby pan mnie przerywać? Bo ja panu nie przerywam. Proszę o doliczenie czasu. Chodzi mi o te 22 wycieczki finansowane z naszych podatków, z miasta Łomża, podkreślam. Włochy, Hiszpania, Turcja, Norwegia, Bułgaria, Wilno. Bardzo proszę, pan się zapozna, bo to pan Dariusz Domasiewicz, ad vocem do odpowiedzi na pytanie pana Mariusza Chrzanowskiego. Panie Dariuszu, proszę o skierowanie pytania do pana Lecha Antoniego Kołakowskiego. Właśnie, a to jest taka formuła, że muszę do pana Lecha, czy mogę do pana Mariusza? Tak, po 2 pytania do każdego kontrkandydata, więc zróbmy tak, żeby nie było bałaganu, po kolei. Panie pośle, panie ministrze, bardzo proszę o odpowiedź na pytanie takie, jak to też pytanie od mieszkańców w tych pytaniach, które dostaliśmy. Jak pan widzi sytuację finansową miasta Łomża pana oczami i jak z tego długu, że tak powiem, z tej pętli zadłużenia wyjść, tak żeby w przyszłości, oczywiście w najbliższych latach, żeby tego długu nie spłacać kolejnym długiem, tylko żeby miasto jednak wróciło na ścieżkę rozwoju, poprawiło sferę dochodową, no i zaczęło po prostu z tego długu schodzić, bo tak jak w tym roku do banku zaniesiemy blisko 13 milionów odsetek, no to wiemy, że to nie służy niczemu. To nas po prostu najzwyczajniej zubaża, bo te pieniądze moglibyśmy przekazać właśnie na to, co mówiliśmy, czyli na stowarzyszenia, na kulturę, na sport, a tak niestety musimy 13 milionów zanieść dla banków.
też w części z kapitałem zagranicznym. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan Lech Antoni Kołakowski ma 2 minuty na odpowiedź na to pytanie. Szanowni Państwo, tak się składa, że otrzymuję naprawdę bardzo dobre, bardzo ważne pytania dla miasta i cieszę się, że panowie o to mnie pytacie. Szanowni Państwo, o tym długu to jest praktycznie w naszej debacie, tu zwracam się do wszystkich mieszkańców Łomży, to jest najtrudniejsze pytanie o zadłużeniu miasta, o perspektywach, skąd wziąć środki, aby spłacać ten dług i co będzie nas czekać w przyszłości. Z informacji, jakie udało mi się uzyskać, to miasto przekroczyło, czy około, ma zadłużenia 200 milionów złotych. To jest około 200 milionów złotych. Na koniec roku, tak, tak, proszę Państwa. No, szanowni Państwo, tego, ale to tu jest tego hałasem odpowiedź. Proszę nie Państwa, zakrzyczycie. Miasto jest bardzo zadłużone. I będzie brak perspektyw rozwoju, jeżeli nie znajdziemy recepty na oddłużenie. A chcę powiedzieć, że inne ościenne samorządy rozwijają się bez tak zwanej złotówki kredytu. No tu chcę przywołać miasto Zambrów, które pięknie rozwija się, nie ma złotówki zadłużenia. I tu pytanie, jak to zrobił pan burmistrz, a jakie działania są podejmowane w naszym samorządzie? Szanowni Państwo, tam gdzie są inwestycje, jest rozwój, bardzo często trzeba wziąć kredyt, ale kredyt powinien być na akumulację, nie na spożycie czy na rolowanie długów. Na pewno, proszę Państwa, żeby mówić o zapewnieniu części dochodowej miasta, musimy postawić na budownictwo. Plany zagospodarowania, budownictwo, ściągnięcie inwestorów, tworzenie miejsc pracy, jak również należy przejrzeć wszystkie umowy samorządu łomżyńskiego, jakie realizuje, te niekorzystne umowy rozwiązać, a wprowadzić korzystne. Działać tak, aby miasto się rozwijało, dziękuję. To będzie spłacany dług. Dziękuję. Lech Antoni Kołakowski odpowiadał na to pytanie ad vocem pana Dariusza. Pan nie ma ad vocem, dobrze, to przechodzimy do pana Lecha Antoniego Kołakowskiego. Pan ma teraz czas, żeby zadać swoim kontrkandydatom po jednym pytaniu. Od którego kandydata chciałby pan zacząć? Szanowni Państwo, sprawa rozwoju miasta, losu miasta, jego przyszłości, zatrzymania mieszkańców zależy od działań samorządu. Na poprzednim spotkaniu mówiłem o tym, że na przestrzeni z informacji, jakie widziałem, udało się ustalić z internetu, na przestrzeni ostatnich 7 lat ubyło około 7 tysięcy mieszkańców. To jest zatrważające. Ja przywołam, że Kolno, Zambrów, tam liczba mieszkańców rośnie. I tutaj jakie były podejmowane działania, czy brak by było tych działań, czy te działania były nieudolne, że nie tworzyły się nowe miejsca pracy, nie tworzyły się zachęty, nie były działania rozwojowe sprzyjające, które zatrzymałyby mieszkańców, dałaby tu pracę. I tu pierwsze pytanie do pana prezydenta. Jakie podjął działania na przestrzeni ostatnich lat? Ile udało się dzięki pana działaniu stworzyć miejsc pracy? Dziękuję bardzo. 2 minuty odpowiada pan Mariusz Chrzanowski. Szanowni Państwo, po raz kolejny pan minister o to pyta. Na poprzedniej debacie też panu odpowiedziałem. Panie ministrze, jakby, zresztą pan też w polityce jest od lat, wie pan, co w naszym mieście się dzieje, też miał pan realny wpływ na to, co można zmienić, ale wyobraźcie sobie państwo rok 2014, grudzień. Dzisiaj wracamy do tych czasów. Czasów, kiedy nie byłem prezydentem miasta. Pamiętacie wówczas, jak Łomża wyglądała? Dzisiaj tak naprawdę stworzyliśmy podwaliny pod rozwój naszego miasta. Widzicie państwo ulicę Kolejową? Widzicie, ile tam jest nowych firm, nowych przedsiębiorstw i tam są miejsca pracy. Wiecie Państwo, co to jest Łomża Invest? Zainwestować w Łomży może każdy, a widzimy, że tych firm, które zainwestują w Łomży, jest bardzo dużo, bo te firmy już ze mną rozmawiają, już nabywają tam grunty przy ulicy Meblowej. Jest tam 200 hektarów. My jako miasto stworzyliśmy tam dogodne warunki do rozwoju przedsiębiorczości. I takich miejsc jest w Łomży bardzo dużo. To kilkaset przecież nowych firm, które powstały. Firm jednoosobowych, ale te działania, które w ramach programu wsparcia dla przedsiębiorczości realizujemy od lat.
program związany z niższymi podatkami, też z tym, że przedsiębiorcy przez kilka lat nie płacą za podatki, stwarzając też miejsca pracy. Są to dobre rozwiązania, nagradzane też na arenie ogólnokrajowej. I tutaj się też z panem nie zgodzę, bo ci mieszkańcy Łomży są, tylko oni mieszkają w okolicznej gminie, tak jak dzisiaj to zostało podkreślone. Tam ceny nieruchomości są mniejsze, bo też jest mniejsza infrastruktura drogowa. My jako miasto Łomża wiemy, że te osoby, mimo że mieszkają w sąsiednich gminach, one skupiają swoje życie w naszym mieście, tutaj pracują i tutaj też wpływają na rozwój naszego miasta. Dziękuję. Dziękuję. Odpowiedział pan Mariusz Chrzanowski. Pan Lech Antoni Kołakowski ma 30 sekund ad vocem. Nie mogę zgodzić się z panem prezydentem z informacji, jakie mam z gminy Łomża. Tam postawiono bodajże kilkadziesiąt domów przed Łomżyniaków. No niech tam mieszka kilkaset osób z Łomży, a gdzie jest pozostałe prawie 7 tysięcy ludzi? I tu... Także tu pytam o miejsca pracy. Gdyby były te miejsca pracy, młodzi ludzie by nie wyjeżdżali. Oni wyjeżdżają. Brak jest po prostu włączonego mechanizmu zarządzania, kreatywności, tworzenia miejsc pracy, ściągania biznesu. Bardzo dziękuję. To była odwocem Lech Antoni Kołakowski. Proszę bardzo o zadanie kolejnego pytania do swojego kontrkandydata, tym razem do pana Dariusza Domasiewicza. Drugie pytanie do pana radnego Domasiewicza. Jakie rada w ciągu tych ostatnich dwóch kadencji podejmowała działania, aby zorganizować, aby pomóc kapitałowi, łomżyńskim przedsiębiorcom, wyzwolić ich inicjatywy, czy ściągnąć firmy, które tu utworzą duże zakłady pracy? Co rada zrobiła? Dwie minuty, pan Dariusz Domasiewicz. Panie pośle, panie ministrze, dlatego w naszym logo, że tak powiem, jest czas na zmiany. Czas na zmiany radnych też w części po to, żeby wprowadzić świeżą, młodą krew. Natomiast też doskonale pan wie, jak ta rada wyglądała. Warto przytoczyć rok 2019, kilka miesięcy po, powiedzmy, po tych wyborach tej ostatniej kadencji. Umówiliśmy się z panem prezydentem w jego gabinecie, przewodniczący klubów, na szeroką współpracę. Tak, żeby właśnie dla rozwoju miasta Łomża, żeby no, miasto rozwijało się, też udało nam się uchwalić budżet wtedy z zerowym zadłużeniem. Przy szerokiej zgodzie. To był jedyny budżet w tej kadencji, kiedy nie zaciągnęliśmy długu. Natomiast w sposób taki niedżentelmeński, że tak powiem, ta umowa została zerwana. My jako radni zostaliśmy odwołani z zajmowanych funkcji w Radzie i rzeczywiście zostaliśmy wepchnięci też do pewnego rodzaju opozycji, tak? Więc pan minister, będąc tyle lat w Sejmie, doskonale wie, jak to się odbywa wtedy, kiedy jest się wypchniętym, że tak powiem, z tych mocy sprawczym, zepchniętym do opozycji, bo trudno byłoby dzisiaj oceniać, co PiS dzisiaj robi, żeby poprawić na przykład rozwój gospodarczy w Polsce. No jest w opozycji, nie ma narzędzi, tak? Te narzędzia przejął na siebie pan prezydent ze swoją większością, więc tak naprawdę to jest pytanie do pana prezydenta, nie do mnie. Bardzo dziękuję. Dariusz Domasiewicz odpowiadał na pytanie. Proszę bardzo, proszę o ustosunkowanie się 30 sekund. Szanowni państwo, zdajemy sobie wszyscy sprawę, że każdy wójt, burmistrz, prezydent stara się robić maksymalnie wiele na miarę swoich możliwości czy umiejętności. Ja nie chcę oceniać, nie chcę wchodzić w tutaj te kłótnie, debaty, dyskusje, natomiast uważam, że ten system dwukadencyjny powinien obowiązywać o kadencję wcześniej. Uważam, że 10 lat rządzenia to jest wystarczający okres, aby następcy mogli wdrażać nowe rozwiązania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnych po dwa pytania. Znowu macie panowie do zadawania dla swoich kontrkandydatów. Pan Mariusz Chrzanowski. Do kogo najpierw pan skieruje to pytanie? Do pana radnego Domasiewicza. Oczywiście tylko panu pragnę przypomnieć, że pan nie zabraniał dzieciom jeździć do Norwegii czy do Włoch, bo takie wyjazdy były organizowane. Mnie tam nie było, do Mołdawii też również nikt nie przyjechał. Ale po ostatniej debacie dotarły do mnie niepokojące informacje mieszkańców związane z tematyką prawną pracy zawodowej. Ja nie ukrywam, że mam doświadczenie, dlatego też jako doktor prawa pracuję na Akademii Łomżyńskiej, jestem w Radzie Nadzorczej, a w pracy prezydenta potrzeba transparentności, a pan ukrywa przed mieszkańcami. Przeczytam sobie treść zapytania. Przedstawia się pan niejednokrotnie jako przedsiębiorca z niemal 20-letnim doświadczeniem. Z dokumentu
centralnej ewidencji wynika coś zupełnie innego. Po pierwsze, to doświadczenie jest drastycznie krótsze. Po drugie, widnieje tam w większości części gmina Łomża. I po trzecie, ile osób pan zatrudniał w swojej działalności agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych? I pytanie ode mnie, jaka jest definicja prawna przedsiębiorcy? Czy jest pan kierownikiem działu sprzedaży w firmie? Ile osób pan zatrudnia? Czy pańska firma ma kapitał zagraniczny? Dziękuję. Na to pytanie odpowiada pan Dariusz Domasiewicz. I panie Dariuszu, ma pan na odpowiedź 2 minuty, proszę bardzo. Tak. Szanowni mieszkańcy Łomży, szanowni goście, oczywiście uzyskałem taką zgodę, żebym mógł, że tak powiem, naruszyć tego rąbka tajemnicy, jeżeli to pana i pańskich współpracowników interesuje. Chciałem powiedzieć państwu, że pracuję w firmie Greenyard Frozen Poland. Jest to firma, która zajmuje się przetwórstwem warzyw i owoców mrożonych. Pracuję w tej firmie chyba około 17 lat, zarządzam sprzedażą, jestem kierownikiem sprzedaży, tak jak wspomniał pan prezydent. Jeżeli chodzi o to, o moją działalność gospodarczą, to znowu pan jakiś tam błąd popełnił. Bardzo widzę, że macie problem z czytaniem i rozumieniem chyba tego, co czytacie, dlatego że ja nie prowadziłem nigdy w gminie Łomża działalności. Przed sesją, która była ostatnio, pokazywałem panu prezydentowi, panu wiceprezydentowi dokumenty potwierdzające oczywiście, że taką działalność prowadzę. Też po tej naszej ostatniej debacie przychodzą do mnie ludzie, którzy prowadzą rzeczywiście małe przedsiębiorstwa, jak ja to nazywam, bo są to mikroprzedsiębiorstwa. Jest to tak zwana działalność jednoosobowa. Ja tych ludzi bardzo szanuję, dlatego że wiem, jak to jest ciężka praca, tak? Bo tu trzeba, bierze się na siebie pełną odpowiedzialność za prowadzenie tego przedsięwzięcia, łącznie ze wszelkimi tego konsekwencjami, tak? Fajnie, jeżeli firma, dane przedsięwzięcie przynosi zyski, natomiast wtedy, kiedy przynosi straty, no sami wiecie, jaka to jest odpowiedzialność, więc wytykanie tego, że byłem, powiedzmy, mikroprzedsiębiorcą, zresztą tak może pan sobie w Google to wyczytać, no jest w ogóle dla mnie absurdalne. Wracając jeszcze na chwilę do firmy, w relacjach inwestorskich firmy Greenyard możecie państwo wejść i sobie wszystko przeczytać o tej firmie. Ja nie mogę w tym sensie udzielać odpowiedzi, że jest to firma giełdowa, notowana na giełdzie, więc nie mogę się wypowiadać w imieniu firmy. Mogę mówić, dziękuję, co ja bardzo w tej firmie robię. Pan Dariusz Domasiewicz odpowiadał na to pytanie. Nie wskazał pan definicji oczywiście przedsiębiorcy. Chodzi o gminę Piotnica, nie gminę Łomża i w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej wynika pan, że w 2006 roku pan rozpoczął taką działalność, w roku 2017 pan zamknął, przez większość czasu była ta firma zarejestrowana w Piotnicy. A chciałbym też pana pozdrowić od moich rodziców, bo jest nawet mój tata, dzisiaj przez 30 lat prowadzi działalność gospodarczą od 94 roku, płaci podatki w Łomży, ciężko. Dziękuję pracuje bardzo, również też. Wiem, na czym to polega, od kołyski panie aż do dzisiaj. Skończył nam się czas, bardzo dziękuję. Pan Mariusz Chrzanowski zadaje teraz drugie pytanie do pana Lecha Antoniego Kołakowskiego. Proszę bardzo, ma pan minutę na zadanie pytania. Panie ministrze, dużo pan radny Domasiewicz mówi o przedsiębiorczości, pan również mówi dużo o przedsiębiorczości. Dla mnie przedsiębiorczość jest również niezwykle ważna. Podczas ostatniej transmisji w telewizji, w której pan występował, powiedział pan, że w Polsce nie ma rąk do pracy, stąd potrzeba wsparcia cudzoziemców. Pan radny Domasiewicz, że tej pracy nie ma w Łomży, może tej dobrej pracy nie ma, więc jakby pan mi tutaj, pan minister przekazał, no jaka jest ta obecna tutaj sytuacja, bo państwa tutaj koncepcje są tak naprawdę odległe. Pan mówi, że nie ma rąk do pracy, pan radny mówi, że tej pracy tutaj brakuje w Łomży. Dziękuję. Tak, panie prezydencie. Proszę o ciszę, 2 minuty. Bardzo, bardzo dobre pytanie pan prezydent zadał, ale też pan prezydent powinien mieć orientację o pracy sezonowej w rolnictwie, jak również pamiętać o tym, że po wejściu do Unii Europejskiej, otwarciu strefy Schengen, bodajże 5 milionów Polaków wyjechało na zachód zarabiać więcej, żeby utrzymać własne rodziny. Natomiast jest to wielka strata dla polskiej gospodarki, dla rynku pracy. I też z Łomży wyjechało więcej osób niż z innych miejsc, bo Łomża była gorzej zarządzana. W
tych miastach, gdzie jest dobre zarządzanie, przybywa ludności. Pan prezydent w taki sposób nie powinien określać tej trudnej sytuacji, wchodząc w aspekty polityczne. Mówiąc o rolnictwie, nasi mieszkańcy, zarabiając na zachodzie Europy, w bogatych państwach Unii Europejskiej, zarabiają tyle samo co tu, tylko w euro, czyli razy 4 czy 4,5. Dlatego tam pracują. Natomiast w rolnictwie nie znajdzie pan pracowników za te kwoty, jakie może rolnik, sadownik, ogrodnik czy przetwórca żywności zapłacić. Te kwestie należy rozróżnić. Rynek pracy ma determinować o rozwoju Polski, o rozwoju Łomży, tego regionu, tworzeniu miejsc pracy. Łomżyńscy pracownicy, mieszkańcy Łomży są bardzo dobrymi, cenionymi pracownikami. Wiem też od przedsiębiorców, pracodawców z rynku warszawskiego, łomżyńscy budowlańcy czy pracownicy sektora obsługi są cenieni. Są zazwyczaj tymi szefami, którym podlegają grupy pracowników. Są uczciwymi, dobrymi pracownikami. Natomiast tu powinny być stworzone warunki, tu w mieście, w Łomży, że nie będą musieli jechać do Warszawy czy dalej szukać pracy. I pan prezydent powinien spojrzeć we własne lusterko, ile zrobił, żeby tych ludzi tu zatrzymać w Łomży. Dziękuję. 30 sekund, panie prezydencie, ad vocem na odpowiedź pana Lecha Antoniego Kałkowskiego. Panie pośle, wystarczy tylko spojrzeć, na co został zrobiony plan zagospodarowania przy ulicy Meblowej Łomża i inwest 200 hektarów. Tam już są firmy, które chcą inwestować w naszym mieście. Tutaj też nasz lokalny kapitał będzie inwestował. Wiemy, że w następnym roku już opłaty planistycznej nie będzie, więc też właściciele tych gruntów, bo miasto nie jest właścicielem tych gruntów, te grunty będzie sprzedawało i tutaj w następnych latach tej pracy będzie, myślę, że aż nadto. Bardzo dziękuję. Ad vocem pan Mariusz Chrzanowski. Panie Dariuszu, pan Dariusz Damasiewicz teraz zada po pytaniu do swoich kontrkandydatów. Od kogo pan zaczyna teraz? Pana prezydenta Mariusza Chrzanowskiego. Proszę bardzo, minuta na zadanie pytania. Panie prezydencie, też wejdę w tamtą debatę, bo jednak do niej trzeba wrócić. Mówił pan tam o geofizyce, w której pan jest członkiem Rady Nadzorczej. Powiedział pan też, że nie zajmuje to panu dużo czasu, bo to są 4 dni w roku. 4 dni w roku i blisko 50 tysięcy złotych, 49 845 zł, 36 groszy za 4 dni. Myślę, że dla mieszkańców Łomży to dość duża kwota, bo jeżeli byłoby to jednodniowe, to wychodziłoby 12 461 zł za dzień, czy tam za tą sesję. No, przeważnie z tego, co od 20 lat rynkiem kapitałowym się interesuje, to takie walne trwa jeden dzień. Natomiast mam pytanie. Gmina Łomża, przykład. W 2018 roku miała 12 milionów długu, w 2024 też będzie miała 12 milionów długu. Pana ostatnia kadencja, zaczynał pan ze 111 milionów długu, a zostawił nas pan w wieloletniej prognozie 197 milionów. Proszę. Dlaczego nic pan nie zrobił, żeby właśnie zejść z długu, tylko pan zadłużył bardzo, do rekordowych poziomów, bo nigdy Łomża nie miała takiego długu. Zaczekaj, proszę chwilę zaczekać, bo nie wiem, czy... Widzę, że pan radny Domasiewicz lubi zaglądać w czyjeś portfele. Nikt panu nie zabronił też ukończyć tytuł doktora. Miałby pan kwalifikację, mógłby pan w Radzie Nadzorczej zasiadać. Ostatnio to ja pana tylko widziałem na uczelni, jak pan bronił pracę magisterską z zarządzania. Zresztą są tutaj też moi koledzy z uczelni. Więc dzień, w którym odbywają się rady, tak jak panu powiedziałem, ja biorę dzień urlop, pan sobie może wybiera to na inne kwestie i pan to inaczej spędza, więc są to kwestie osobiste. Jeżeli chodzi o zadłużenie, bo myślę, że to jest najistotniejsze, takie utyczki pana Tomasiewicza jest przez 9 lat, jestem przyzwyczajony do jego ataków, więc może dla wielu jest to zaskoczenie. Dla mnie to nie jest zaskoczenie. Jeżeli chodzi o zadłużenie, 111 milionów, kiedy obejmowałem urząd prezydenta, dzisiaj 177, to co pan poseł się pomylił, nie 200, ale warto podkreślić, że te 66 milionów złotych, które też pożyczyliśmy, dobrze zainwestowaliśmy, bo dzięki temu mogliśmy wykonać inwestycje na kwotę 560 milionów złotych. Żebyśmy nie wzięli kredytów, inwestycje zostałyby wykonane na kwotę
Inwestycje wykonane byłyby na kwotę tylko 113 milionów złotych, 24%. Dzięki temu, że mieliśmy na wkład własny, dzisiaj mamy nowe boiska, mamy piękny rynek, mamy dworzec. Mało tego, warto podkreślić to, żeby polityka też finansowa wówczas państwa była inna i samorządy otrzymywałyby tyle środków, co trzeba i miasto nie miałoby zadłużenia, czyli obejmowałbym urząd prezydenta bez długu, miasto nie musiałoby zaciągać kredytu, a pan radny o tym wie, bo otrzymał pan informację od pani skarbnik odpowiedzi na interpelację, więc myślę, że dla pana to też powinna być nauczka i dobra lektura, a nie wybiórczo pan traktuje pewne fakty. Bardzo dziękuję. Jednak chyba mikrofon nam się popsuł po prostu, więc 30 sekund ad vocem pan Dariusz Domasiewicz. Jak przysłuchuję się wypowiedzi pana prezydenta, to wynika, że w ogóle nic się nie da zrobić, tak? Że w zasadzie bank i samorząd to jedno. No to ja panu mówię, że to jest droga donikąd, że te 10 lat i te dołożenie tego rekordowego długu to będzie problem dla nas wszystkich tak naprawdę, być może nawet dla naszych pokoleń, dlatego że też sposób, jak rozkładacie te kredyty na 2036, 2037, pan wie, że jest kadencyjność, więc najlepiej jakby pan zaciągał tak, żeby pan bardzo swojej kadencji mógł to spłacić. Bardzo dziękuję, pana Dariusza Domasiewicza. Panie Dariuszu, proszę o kolejne pytanie do swojego kontrkandydata, tym razem do pana Lecha Antoniego Kołakowskiego. Panie pośle, panie ministrze, moje pytanie dotyczy Via Baltiki S61. Uczestniczyłem w takim spotkaniu organizowanym przez Prawo i Sprawiedliwość bodajże w 2016 albo 2017 roku. Tam padło stwierdzenie przez ówczesnego ministra, że jest to tak naprawdę nie Via Baltika, a Via Kołakowski. Jest to pierwszy etap dla naszego miasta, bardzo ważny etap, nowe otwarcie. Chciałem pana zapytać, jak pan widzi dalszy rozwój, bo w tej naszej debacie mówimy o tym, ja też mówię o tym TSL. Chciałem zapytać, jakie pan ma zdanie, czy obwodnica dla nas to jest nowe otwarcie, historyczna szansa dla miasta Łomży? No i też jak spotykam się z wyborcami, pada pytanie o kolei, tak? No bo mamy niepowtarzalną, tu już też historyczną szansę mieć w Łomży kolej w perspektywie najbliższych lat. Ja oczywiście jako przyszły prezydent będę za tym lobbował, ale pytanie do pana, na jakim to jest etapie i jak pan uważa wpływ Via Baltiki na Łomży? Dziękuję bardzo. Odpowiada pan Lech Antoni Kołakowski. Szanowni państwo, poruszona została bardzo ważna, kluczowa sprawa, wręcz fundamentalna o rozwoju Łomży, naszego ośrodka gospodarczego, administracyjnego. Ja mandat poselski osiągnąłem w roku 2005, czyli kilka lat po utracie wojewódzkości miasta Łomży. Łomża straciła województwo, w Łomży likwidowane były duże zakłady pracy. W Łomży zrobił się problem. Ta reforma administracyjna była bardzo zła w skutkach ekonomicznych. Natomiast od pierwszych chwil po uzyskaniu mandatu poselskiego podjąłem działania, aby zlikwidować tą białą plamę komunikacyjną tej części Polski, teren dawnego województwa łomżyńskiego. I tą pierwszą, najważniejszą, kluczową inicjatywą była walka o przebieg Via Baltiki przez Łomżę. Szanowni państwo, dzięki głosom, dzięki podpisom, oświadczeniom mieszkańców Łomży, też zgłaszając wielowariantowość, udało się nam ją wywalczyć. Te procedury trwały około 10 lat, natomiast sama budowa jest już krótsza. Na dzisiaj zostało jedynie dokończenie mostu, wybudowanie mostu i Via Baltica z państw Europy Zachodniej, państwa bałtyckie po Finlandię przez Łomżę jest już faktem. I obwodnica, i brak utrudnień komunikacyjnych, i przy węzłach komunikacyjnych, szanowni państwo, kilkaset hektarów rozwoju, biznesu, przedsiębiorstwa, logistyczne firmy, spedycyjne, zakłady produkcyjne, strefa. Dzięki tej drodze jest możliwość kilku tysięcy miejsc pracy. To jest szansa dla Łomży, którą władze samorządowe muszą wykorzystać. I prezydent, bez względu kto nim będzie, szanowni państwo, bez względu kto będzie prezydentem, radni muszą współpracować, muszą tworzyć miejsca pracy, bardzo. Muszą tworzyć strefy biznesu w porozumieniu z gminą Łomża. Odpowiadał na to pytanie, panie Dariuszu, czy chce się pan do tego ustosunkować? To znaczy, chciałem tylko jeszcze dopytać, czy w czasie, kiedy pan był posłem,
ministrem, czy taka współpraca ze strony samorządu z panem była? Czy pan prezydent współpracował z panem po to, żeby przyspieszyć, czy wpłynąć na to, żeby ta tak zwana szprycha przechodziła przez Łomżę i czy pan otrzymał takie wsparcie? Ale panie Dariuszu, to nie był czas na pytanie, więc ja pozwolę, żeby pan nie odpowiadał, więc dziękuję bardzo. Dobra, drodzy panowie, kończymy drugą rundę już za chwilę. Pan Lech Antoni Kołakowski, ostatnie dwa pytania do swoich kontrkandydatów. Szanowni państwo. Do kogo pierwsze pytanie padnie? Moment. Szanowni państwo, jesteśmy w bardzo ważnych chwilach o rozwoju, o decydowaniu przyszłości miasta Łomży, o szansach tu rozwoju naszego biznesu, budownictwa i tutaj aż się prosi zadać do obu panów po kilka pytań, co niezwłocznie nastąpi. Szanowni państwo, czytam na banerze Łomża, dobre miejsce. Tak, Łomża jest naprawdę dobrym miejscem, ale do tego jeszcze wrócę. Chodzi o czas też pracy. Pan prezydent posiada tytuł naukowy, pracuje gdzieś w geofizyce i być może nie ma czasu, aby zarządzać miastem, bo temu trzeba się poświęcić. Naprawdę, to wymaga pracy wielu godzin dziennie, również w soboty, w niedzielę. I tu pytanie, czy to dobre miejsce to jest tylko dla pana prezydenta w ratuszu, w gabinecie, czy to dobre miejsce ma być dla wszystkich mieszkańców Łomży? Dwie minuty na odpowiedź, pan Mariusz Chrzanowski. Panie ministrze, dobrze pan chyba też wie o tym, bo był pan ministrem. Ja się cieszę z tego, że mam możliwość też współpracy z młodzieżą. Robię to oczywiście po godzinach pracy. Myślę, że pan też dobrze o tym wie, ale pan już oczywiście o tym nie wspomniał, bo zgodnie też z prawem, które zostało uchwalone przez Sejm, już i starości, i prezydenci, i wójtowie nie będą mogli być w żadnych radach nadzorczych, więc nie dotyczy to następnej kadencji. Jest to dobre miejsce też i dla pana, bo myślę, że panu też dobrze w Łomży się żyje. Pan przez tyle lat tutaj też działał jako poseł, jako minister, więc też pan powinien powiedzieć, że to też jest dobre miejsce dla nas wszystkich. A nie krytykuje pan działalność władz samorządowych. Tutaj nie chcę oczywiście wchodzić na te pole i relacje, jakie były między nami, ale ze swojej strony pan również mógł przyczynić się do tego, że tutaj mieszkańcom naszego miasta żyje się dobrze. Chcemy, żeby żyło się bardzo dobrze. Stąd między innymi te projekty, które chcemy zrealizować. Jakby pan przeszedł po ulicach, porozmawiał pan z ludźmi. Ja takich spotkań odbyłam ostatnio setki, tysiące. Oczywiście ludzie mają swoje też uwagi, spostrzeżenia, ale my jesteśmy pokorni i chcemy też te wszystkie rzeczy, które jeszcze można zrobić, poprawić i ulepszyć, ale ogólnie jakby pan zapytał się, czy mieszkańcom naszego miasta żyje się dzisiaj dobrze, to panu by odpowiedzieli, że tak, bo tutaj jest czysty klimat, jest miejsce dobre dla rodzin, jest dobre miejsce dla kultury, do uprawiania sportu, tego, czego inne miasta nie mają. Więc odpowiedź, czy żyje się wam tutaj dobrze? No ma pan odpowiedź. Podsumowanie do tego pytania, pan Lech Antoni Kołakowski. Szanowni państwo, żeby tu się tak wszystkim dobrze żyło, to przez ostatnich 7 lat 7 tysięcy mieszkańców Łomży by nie wyjechało. Natomiast proszę państwa, każdy mieszkaniec Łomży chce mieć tu pracę, swoje miejsce życiowe, tu pracować, odpoczywać, realizować się. I uważam, że przez ostatnie lata Łomża straciła te szanse rozwoju, a Via Baltica, kolej mają przywrócić. Takie były dziękuję moje działania. Dziękuję bardzo, Lech Antoni Kołakowski. Pan Lech Antoni Kołakowski zadaje ostatnie w tej rundzie pytanie do pana Dariusza Domasiewicza. Proszę bardzo. Raz, słychać. Szanowni państwo, tutaj rola Rady, chociaż od kiedy zaczęła działać ustawa od 2002 roku, jest mniejsza niż wcześniej, bo od 2002 roku prezydent miasta, wójt, burmistrz, prezydent wybierany w wyborach bezpośrednich. Ta władza jest bardzo rozszerzona w stosunku do tej, która proszę była państwa, przed wejściem cisza. Ustawy. I tutaj pytanie do pana Domasiewicza. Jak widzi rozwój miasta? W jakich kierunkach powinno miasto kierować swoje programy pomocowe, czy bardziej na sferę gospodarczo, społeczną,
czy iść w kierunku zielonej energii? Jakie widzi priorytety, które należy szybko podjąć, aby tworzyć miejsca pracy i rozwijać się? Dziękuję bardzo. Pan Dariusz Domasiewicz odpowiada, ma 2 minuty. Panie pośle, panie ministrze, szanowni mieszkańcy. Za chwilę uruchomione zostaną środki z KPO. To jest właśnie zielona energia, transformacja energetyczna, potężne środki, które my jako mieszkańcy Łomży mamy szansę pozyskać. W moim zespole 50-osobowym są osoby, można powiedzieć, że fachowcy w pozyskiwaniu tych środków. One są znane, te osoby w mieście Łomża, mają w tym doświadczenie i będziemy z tego korzystać. Do pozyskiwania takich środków potrzeba też tej współpracy sąsiedzkiej. Stąd tyle mówię o naszych sąsiadach, czyli gmina Łomża, gmina Piątnica, Nowogród, dlatego że my jesteśmy tak naprawdę oddzieleni tylko granicą administracyjną. Natomiast jak się jedzie w stronę tutaj Nowogrodu, Kupisk, no to widać, że już ta Łomża praktycznie łączy się z gminą i też ta współpraca powinna być łączna. Takiej współpracy nie ma, bo mieliśmy taką okazję być na takim spotkaniu gmin, które wchodzą w skład tutaj spółki ZGO, gdzie do nas wspólnie tworzyliśmy tą spółkę, one do nas przywoziły śmieci, dzisiaj tam żadnych relacji nie ma. Ja byłem osobiście na tym spotkaniu i słyszałem, co sądzą o współpracy z miastem Łomża. Tak nie może być. My musimy na Łomżę patrzeć jako zbiór tutaj właśnie nas i naszych sąsiadów, dlatego że wtedy jest większa siła. Proszę sobie wyobrazić, jak pojedziemy do Warszawy czy do Białegostoku o wspólną sprawę, tak? Jeżeli pojedzie prezydent miasta Łomża i burmistrz, dwóch wójtów, to jest w ogóle zupełnie inna siła oddziaływania, bo my tylko jednością możemy wygrać. My z Łomży nie zrobimy miasta 300-tysięcznego, ale efektem synergii możemy powiększyć się i reprezentować 95-100 tysięcy mieszkańców, a tu już jest inna siła oddziaływania niż tylko blisko 57 tysięcy osób. Bardzo dziękuję. Ad vocem 30 sekund, pan Lechon Panikołakowski. Szanowni państwo, chcę jeszcze dodać, że miasto potrzebuje inwestycji, rozwoju, wyjścia naprzeciw oczekiwaniom naszych przedsiębiorców. Są braki wpływu środków krajowych, unijnych, pozaunijnych. Brak jest miejsc pracy, odpływ ludności, zwiększające się kredyty. I tu jest na koniec pytanie, czy miasto przez tę ostatnią dekadę było właściwie zarządzane? Pan Lech Antoni Kołakowski, to było ad vocem do ostatniego pytania w drugiej rundzie, czyli pytania do siebie, do kontrkandydatów. Panowie, bardzo dziękuję. To jest ten czas, gdzie panów można nagrodzić brawami, bo rzeczywiście było interesująco. Dobrze, szanowni państwo, to jest ten czas, gdzie właśnie publiczność będzie mogła wziąć udział w debacie. Ja mam nadzieję, że po 3 osoby uda mi się tutaj wyłonić z publiczności, tylko chciałabym właśnie, podkreślam, żeby to nie były osoby związane z polityką, tylko mieszkańcy, którzy również przybyli dzisiaj na to spotkanie. Więc szanowni państwo, zaczynamy 3. rundę pytań od publiczności. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o tutaj, jakbym chciała skierować kilka słów do seniorów, którzy są dzisiaj z nami, bo ciągle słyszymy tylko o młodych ludziach, więc może z państwa seniorów ktoś chciałby zadać pytanie najpierw do pana Mariusza Chrzanowskiego. Tutaj nie. Dobrze, zapraszam pana w niebieskiej. Tylko proszę podejść tutaj do mikrofonu w niebieskiej bluzie. Kolejną osobę, rękę do góry, tutaj panią w czarnym, tak, zapraszam. I pana w koszuli, w kratę, zapraszam. Dzień dobry. To będą pytania do pana prezydenta Mariusza Chrzanowskiego. Dzień dobry, nazywam się Zbigniew Szulczyński. Proszę chwilę zaczekać, bo chyba mikrofon nam nie działa. Momencik. Działa. Tak, szanowni państwo, zadajecie teraz pytania do pana Mariusza Chrzanowskiego. 3 pytania odpowiada pan Mariusz Chrzanowski, później odpowiada na 3 pytania z kolejne osoby wybierzemy. Pan Dariusz Domasiewicz i na koniec pan Lech Antoni Kołakowski. Proszę bardzo, pierwsze pytanie, tylko proszę, żeby to pytanie było merytoryczne, bez tezy, króciutkie. Proszę bardzo. Rozumiem. Nazywam się Zbigniew Szulczyński, jestem emerytowanym strażakiem i mam takie pytanie, takie związane z aktualną sytuacją polityczną, militarną. Czy coś z obroną cywilną pan prezydent przygotowuje, czy zrobił, czego nie zrobił,
czy wie, co to jest. I chciałbym tu powiedzieć, że obrona cywilna to jest przygotowanie społeczeństwa na wypadek wojny. I na razie w mieście nic się nie dzieje. Czyli rozumiem, jest tak. Ważna sprawa. Mhm. Pytanie, czy jesteśmy przygotowani? Dziękuję bardzo. Pan prezydent odpowiada 2 minuty. Dziękuję za pytanie, którego kandydata wybrał pan radny Domasiewicz, wskazał przed chwilą, panie redaktor. Taka w rzeczywistości. Ale jeżeli chodzi o współpracę z wojskiem, to dobrze państwo widzicie, jak jednostka wojskowa w naszym mieście się rozbudowuje i to, co jeszcze pamiętam kilka lat temu jako prezydent miasta zabiegałem o to, żeby ta jednostka tutaj powróciła i tutaj, żebyśmy wspólnie z wojskiem, żebyśmy mogli podejmować działania związane chociażby z obroną cywilną. My jako miasto Łomża oczywiście jesteśmy przygotowani, mamy zarządzanie kryzysowe i na bieżąco pilotujemy też te działania, które związane są z obroną cywilną naszej ludności. Myślę, że tutaj też pan jako znawca powinien o tym wiedzieć, że jesteśmy przygotowywani na wypadek konfliktu zbrojnego, kwestia przemieszczania ludności, zabezpieczenie też naszych autobusów, przywiezienie ich też mieszkańców naszego miasta w inną część Polski oraz też schrony, bo myślę, że też panu o to chodziło. Kwestia schronów, te schrony myślę, że też pan wie, znajdują się w budynku podawnej telekomunikacji, również przy budynku przy cmentarzu i my jako miasto Łomża też mamy takie plany i też rozmawiamy tutaj też chociażby ze szkołami, bo wiemy o tym, że w piwnicach w naszych łomżyńskich szkołach są takie miejsca, chociażby piwnica, szkoła podstawowa numer 10, gdzie byłaby możliwość też, żeby mieszkańcy Łomży nawet na wypadek konfliktu mieli możliwość tam przebywać, jak też w wielu innych szkołach i naszych placówkach. Jeżeli chodzi o infrastrukturę miejską, to tutaj dostosowujemy i oczywiście na wypadek takiego konfliktu jesteśmy przygotowani. Bardzo dziękuję, pan Mariusz Chrzanowski. Szanowni państwo, w kwestii organizacyjnej... Ja już nie ma już teraz zadawania pytań. Ale, proszę pana, żeby pan usiadł. Pan nie zrozumiał pytania, pan nie odpowiedział na pytanie. Widocznie pytanie było zbyt skomplikowane. Szanowni państwo, po pierwsze, ja nie potrzę w stronę kandydatów, co pokazują i na jaką osobę, żeby to była jasność. Ja wybieram państwa, bo nie wszystkich znam i mogę rzeczywiście trafić na osobę, która jest sympatykiem danego kandydata, więc proszę tutaj o pewne zrozumienie i naprawdę konkretne zadawanie pytań. A pan w koszuli w kratę miał tutaj... A to nie, to przepraszam bardzo, no to jeszcze jedną osobę, która... Ja przepraszam bardzo, ale ja tutaj już czekam. Tak, już ja mam pytanie. Dobrze, proszę bardzo, niech pani. Bo moje pytania to są do wszystkich trzech panów kandydatów. Pierwsze, ale teraz zadaję pani do pana tylko Mariusza Chrzanowskiego. No ale ewentualnie po tym, jeśli będą chcieli odpowiedzieć na moje pytania, to mogą odpowiedzieć. A jak nie, to... Ale po debacie też będzie czas, żeby się z nimi spotkać i tak porozmawiać. Więc moje pytanie jest podobne do tego, co było pana. Incydenty z tymi rakietami wszyscy znają, wiedzą. Co z budową schronów w Łomży, to jedno. A po drugie, Berlin łącznie z Brukselą uchwalił pakt emigrancki. Nad Łomżą wisi realne niebezpieczeństwo w postaci Wesołej 119. Pan prezydent ten temat na pewno zna. Co należy zrobić, żeby wreszcie zamknąć ten temat 119 Wesoła, żeby nam już nie groziło, że znowu powtórzy nam się historia z przeszłości. To wszystko, dziękuję. Panie prezydencie, ma pan 2 minuty na odpowiedź. Dziękuję za to pytanie, zresztą dobrze się znamy, bo przez lata pracowała pani w biurze pana posła Lecha Antoniego Kołakowskiego, więc myślę, że tutaj mogła spokojnie też pani mnie o to zapytać. Nie musi pani dodawać, chciałbym udzielić odpowiedzi. Nie, proszę bardzo, jeżeli wracamy, chodzi o strony, pytanie, wracamy to na miejsce. Też przed chwilą udzieliłem te informacje. Mamy w ramach zarządzania kryzysowego 2 miejsca. Pracujemy oczywiście nad kolejnymi, stąd między innymi spotkania w ramach zespołu zarządzania kryzysowego, rozmowy z dyrektorami naszych placówek i tam takie miejsca są. Jesteśmy przygotowani. Oczywiście już nie mówię o tych obiektach wojskowych, stąd rozpocząłem swoją dyskusję, bo tutaj też przecież wojsko jest przygotowane. Widzicie państwo, jak wojsko się inwestuje, jakie tam też nowe inwestycje w naszym mieście są w jednostce i tam również oczywiście jednostka jest przygotowana pod kątem ewentualnego konfliktu
zbrojnego. Bardzo dobre pytanie odnośnie hotelu na Wesołej, bo pan radny Domasiewicz przez dłuższy czas atakował mnie za tą inwestycję. A wiecie państwo, jednym z motywów też, że kupiliśmy ten hotel na Wesołym, jest to, że my decydujemy, kto tam będzie mieszkać. Będą tam mieszkać osoby, które potrzebują miejsc komunalnych. Pozyskaliśmy te środki, 13 milionów złotych w ramach Polskiego Ładu, więc tylko około kilku milionów złotych będziemy musieli zapłacić i dzięki temu, że to miasto decyduje, kto tam jest, tam kwestia cudzoziemców nie wchodzi w grę, bo jakby było to oczywiście przed zakupem hotelu, prywatny podmiot może zdecydować, co zechce. Jeżeli będzie miał narzucone, że będą tam osoby cudzoziemcy, no to będą tam mieszkać. A my jesteśmy samorządem i sami możemy o tym decydować, więc myślę, że pani pochwaliła tę moją inwestycję. Bardzo dziękuję. Proszę zatrzymać zegar. Szanowni państwo, ja panów zdaje się, że nie wybierałam, więc proszę, żeby panowie spoczęli z powrotem na swoich miejscach. A ja jeszcze raz poproszę państwa publiczność. Drodzy panowie, proszę, żeby usiąść na swoje miejsca i ja nadal będę wybierała osoby, które zadają pytania. Jeżeli państwo będziecie na mnie wywierać te presje, to za chwilę dam panom do wylosowania po prostu te pytania i dyskusja na dzisiaj się zakończy. To nie chodzi o to, żeby komitety dzisiaj punktowały konkretnych kandydatów. Macie państwo później czas, żeby z panami się spotkać i również wymienić swoje poglądy. To nie ma być arena do bicia kandydatów, tylko do wzajemnej dyskusji, drodzy państwo. Dziękuję bardzo. Dobrze, szanowni państwo, czy chcemy jeszcze panu Mariuszowi Chrzanowskiemu zadać pytanie z publiczności? Ja tutaj skieruję się jednak do naszych seniorów. Widzę pana na końcu w czarnym. Zapraszam. Za chwilę wrócimy też do seniorów. Krótkie, merytoryczne pytanie bez tezy. Dziękuję za taką możliwość. Panie prezydencie, chciałem... Trochę głośniej. Panie prezydencie, chciałem prosić o wymienienie, no powiedzmy, najbardziej kluczowych inwestycji ostatnich lat, które pan przeprowadził. Dziękuję, pan prezydent ma 2 minuty na wymienienie kluczowych inwestycji. Dziękuję serdecznie. Tutaj wiele, jak widzicie, dziękuję za te pytania, bo jest to pytanie merytoryczne o programie, bo dzisiaj widzimy szereg utarczek słownych. Pan poseł zarzuca mi pracę w Radzie Nadzorczej. Ja sam wielokrotnie przez długi okres czasu był doradcą, będąc posłem. Pan radny mówi o tym, żeby kredytu miasto nie brało, a sam ma wysoki kredyt, więc dziękuję za to, że pan takie merytoryczne pytanie zadał. Ja panu postaram się bardzo krótko udzielić, odpowiedzi. Widzicie państwo, jak przez lata miasto się zmieniło. Ja, zostając prezydentem w roku 2014, obiecywałem, że uda nam się zrealizować najważniejsze inwestycje w mieście. To przecież centrum, dworzec. Pamiętacie państwo, jak wyglądał kiedyś dworzec? Pamiętacie, jak wyglądała hala targowa? Dzisiaj jest to hala kultury. Jak wyglądał stary rynek? Dzisiaj mamy piękny, zrewitalizowany stary rynek. Pamiętacie, jak wyglądała filharmonia kameralna? Dzisiaj jest to nowoczesny obiekt, z którego jesteśmy dumni. Szereg inwestycji w szkołach. Niech wspomnę chociażby o halach sportowych. Przy szkole podstawowej numer 2, przy szkole podstawowej numer 7. Piątkę już kończymy. I też dla seniorów, bo było pytanie o seniorach. Myślę, że tutaj seniorzy powinni być zadowoleni z tego, co dla nich zrobiliśmy. Mamy klub seniora. Mamy centrum aktywności fizycznej. Zrobimy międzypokoleniowy klub seniora. Już nie mówię o działaniach związanych z projektami miękkimi. I warto jeszcze podkreślić, bo przy inwestycjach często zapominamy o tym, co udało nam się też w trakcie kadencji nowego stworzyć. Ja 5 lat temu państwu tego nie obiecywałem, chociażby fundusze norweskie, 16 milionów złotych pozyskaliśmy i w ramach tych środków chociażby będzie realizowana szkoła podstawowa numer 5, więc tych działań związanych i w oświacie dużych, mocnych było, jak państwo widzicie, sporo, w 2 minuty ciężko wszystkie wymienić, ale te kluczowe, które państwu obiecałem 5 lat temu, zrobiliśmy. Pan Mariusz Chrzanowski odpowiedział na trzecie pytanie od publiczności. Szanowni państwo, pan Dariusz Domasiewicz. Teraz 3 pytania do pana Dariusza Domasiewicza. Proszę pana w marynarce brązowej, tak? Tutaj panią w koszuli granatowo-różowej. I jeszcze właśnie może państwa od seniorów. Pozwólcie państwo, że ja sama
znajdę osobę, która, czy jeszcze oprócz tych osób, które mają ręce w górze, jakieś pytania. To proszę bardzo, pani w niebiesko-białej bluzce, zapraszam. Państwo macie teraz chwilę, żeby zadać pytanie panu kandydatowi na prezydenta Dariuszowi Domasiewiczowi. Proszę oczywiście, żeby pytania były krótkie, zwięzłe i bez tezy. Proszę bardzo. Postaram się blisko krótko, mikrofonu. Ale widzę pewien paradoks tutaj w tym, o czym mówił pan Domasiewicz, kandydat na naszego prezydenta, ponieważ albo do inwestycji będziemy jako udział własny pieniądze pożyczali, co pan bardzo mocno skrytykował, albo musimy mieć środki własne, a środki własne pochodzą z lokalnych podatków. Czy my mamy się spodziewać, że podatki lawinowo wzrosną, nie wiem, o 20 czy 30%, bo skądś musimy te pieniądze mieć? I to jest do pana pytanie. Proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, szanowni mieszkańcy Łomży, właśnie tyle mówimy już miesięcy o tej przedsiębiorczości, o rozwoju, bo pieniądze tak naprawdę w gospodarce nie biorą się z banku. Nigdy kredyt tak szczególnie przeznaczone na usługi komunalne, bo o tym trzeba powiedzieć, że te pieniądze, które w mieście Łomża są pożyczane z banków, tak naprawdę one przeznaczane są na usługi komunalne, czyli na poprawę jakości życia mieszkańców. To jest oczywiście zacne, natomiast potem my z tych inwestycji komunalnych nie damy rady spłacić tego kredytu, bo one po prostu nie temu służą, tak? Dlatego przyjazna Łomża Dariusza Domasiewicza tyle mówi o przedsiębiorczości, dlatego stawiamy na przedsiębiorczość, stawiamy na Via Baltica, na współpracę z gminami i też no, jeżeli chodzi o ludzi, których mamy w naszym teamie kandydatów do rady, są to osoby przedsiębiorcze, które potem będą mi pomagały też te środki pozyskiwać, tak? Jest bardzo dużo środków na rynek, za chwilę wpłynie z KPO i naprawdę trzeba ludzi i dobrego zespołu, żeby dać radę je przyswoić, tak? Bo te przekładanie, uruchomienia tych środków powoduje to, że teraz będzie taka lawina tych środków, czyli nowa perspektywa unijna plus KPO. Natomiast tutaj pan wiceprezydent Stypułkowski, rozumiem, czy mam też na jego pytanie odpowiadać, czy nie? Nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrze, to proszę o kolejne pytanie, zatrzymanie zegara. Bardzo dziękuję. I proszę bardzo o zadanie pytania. Dzień dobry. Moje nazwisko Hanna Witkowska. Jestem łomżynianką od wielu pokoleń. I właśnie kilka miesięcy temu wróciłam po 22-letniej nieobecności w mieście. I jestem bardzo pozytywnie zaskoczona i zauroczona Łomżą. Ale dziękuję. Proszę o zadanie pytania do pana Domasiewicza. Moje pytanie główne. Czemu pan uważa, że pan będzie lepszym prezydentem? Co pan zarzuci obecnemu prezydentowi, co pan by zrobił inaczej? Bo dla mnie jeszcze jest kwestia, każda zmiana na każdym sensie, to są koszty. Czy w tej sytuacji, w jakiej Łomża, kraj jest, czy to jest czas na takie zmiany? Czy nie lepiej współpracować i razem dokładać się, żeby dalej razem tą Łomżę budować? Bardzo dziękuję za to pytanie. Odpowiada pan Dariusz Domasiewicz, ma 2 minuty. Jeżeli pani ma na myśli zmiany, te, które nastąpią po 7 kwietnia, to one są bezkosztowe, dlatego że to jest naturalny cykl wyborczy. My nie mamy systemu białoruskiego czy rosyjskiego, to jest demokracja, tak? I 7 kwietnia odbędą się wybory, w których mam nadzieję, że wygra przyjazna Łomża Dariusza Domasiewicza z kandydatem Dariuszem Domasiewiczem na prezydenta. Czy chciałby coś uzupełnić? Tak. Już, ale pozwolicie, to będę odpowiadał. Ma pan jeszcze 1,5 minuty. Tak, jeżeli chodzi o to, nie chodzi o żadne zarzucanie, czy o to, kto będzie lepszy, gorszy, bo... Dobrze. Ale proszę umożliwić odpowiedź panu Dariuszowi Domasiewiczowi. Z całym szacunkiem do pani, ale kto jaki jest, to wiemy na koniec kadencji, a nie na jej początku. Najpierw ja te wybory muszę wygrać, zarządzać miastem 5 lat, żeby mnie oceniać. Dzisiaj jest ocena urzędującego prezydenta i wielokrotnie o tym mówiłem. Jeżeli chodzi o mnie, w czym ja jestem lepszy? Uważam, że mam bardzo dobry zespół. Te 50 osób, o których ciągle mówię, też 31 moich kandydatów na radnych, blisko
5-6 godzin państwu, mieszkańcom Łomży, prezentowaliśmy tych kandydatów. Nie chciałem, żeby to były osoby, które wyjdą, tylko powiedzą, przedstawią się, jak się nazywają, ale żeby powiedziały o swoim doświadczeniu, o tym, co do tego samorządu wniosą. Więc skupianie się tylko na mnie, zarządzanie generalnie polega na tym, że zarządza się jakby całym, czy majątkiem, czy tak jak w tej sytuacji, nasza drużyna to jest Dariusz Domasiewicz. Ja nie jestem, nie wchodzę do samorządu sam, tylko wchodzę z 50 osobami, tak, które będą mnie wspierać. I proszę nie mylić też tego ze stanowiskami jakimikolwiek, dlatego że, tak jak powiedziałem przy rejestracji komitetu, żadnych deali politycznych, żadnych sprzedaży stanowisk za jakieś tam historie, to są społecznicy. Oni mają co robić, dobrze są w tym, co robią, dlatego chcę z nimi pracować. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Przepraszam, że musiała pani czekać, ale takie są dzisiaj reguły debaty. Proszę bardzo. Moje nazwisko Jadwiga Kruczewska. Reprezentuję seniorów łomżeńskich i Amazonki łomżeńskie. Do tej pory seniorzy łomżeńscy są bardzo zaopiekowani, tak mogę takiego słowa użyć, przez pana prezydenta i Radę Miasta. Dziękujemy za to. Ale proszę o pytanie do pana Dariusza Domasiewicza. Tak. Pytanie mam do pana właściwie do obu mogę takie pytanie zadać. Jak w przyszłości będziecie panowie dbać o seniorów i o Amazonki, bo reprezentuje też środowisko Amazonek. Dziękuję bardzo. Odpowiada pan Dariusz Domasiewicz. Jeżeli chodzi o seniorów, bardzo dużo w programie Przyjaznej Łomży tej tematyce poświęciliśmy. Jeżeli mówię o tych 50 osobach, to znów muszę wrócić do naszego kandydata do Rady Miasta Tomasza Wróblewskiego, czy pani Grażyny Czajkowskiej, która jest obecna na sali. To są osoby, które świetnie znają tę problematykę. Ja jako osoba zarządzająca właśnie potrafię skupić wokół siebie ludzi, którzy znają to wszystko, co w samorządzie jest potrzebne, tak? W grupie tych 50 osób są rzeczywiście fachowcy w danej dziedzinie. I tutaj, jeżeli chodzi o seniorów, to w naszym programie będziemy, jakby mogli państwo mnie przeszkadzać, bo... Tak, szanowni państwo, bo zatrzymamy czas i puścimy go od początku. Kandydat musi mieć możliwość, żeby odpowiedzieć na państwa pytania. Po to one są zadane, żeby kandydat mógł na nie odpowiedzieć. Dziękuję. Jeżeli chodzi o państwa seniorów, no to w naszym programie, może pani czytała, że chcemy, żeby powstały też takie okręgowe kluby seniorów, dlatego że dziś mamy taką sytuację, że tak naprawdę te kluby skupione są tutaj blisko starówki. Z naszych wyliczeń wynika, że tych bardzo dobrze zaopiekowanych osób jest około 200. Natomiast ze statystyk wiemy, że w mieście Łomża tych seniorów jest kilkanaście tysięcy. Różnie jest to podawane, czy 16, czy 17, ale chodzi o to, żeby każdy senior był zaopiekowany. Ja, jak mówię o seniorach, to myślę o tych 17 tysiącach, które są w Łomży. Chcemy to robić osiedlowe kluby seniora, chcemy to robić przy współpracy ze spółdzielniami, przy współpracy z parafiami, bo parafie takimi miejscami dysponują. Też mają zaplecze takie, które by w tych klubach seniorach pracowało. Ja otworzę dla seniorów większą przestrzeń, tak? Po to, żeby wszyscy, szczególnie na południu, żeby mieli też do tego dostęp, bo jest dużo obiektów, jestem po takich rozmowach. Proszę o ciszę. To nie jest żadne hasło wyborcze, proszę państwa, tylko ja się spotykam właśnie i z seniorami, ale też z osobami, które potem na szeroko rozumianym południu te kluby by współtworzyły, tak? Żeby każdy senior w mieście Łomży czuł się zaopiekowany, żeby nie zostawał w domu, bo nie dla każdego łatwo Bardzo dziękuję. Jest wrócić Dariusz się, Domaszewicz się odpowiadał na to pytanie. Szanowni państwo, szukam trzech osób, które zadadzą pytanie dla pana Lecha Antoniego Kołakowskiego. Ręce do góry. Tylko chciałabym właśnie, żeby to nie były osoby związane z komitetami wyborczymi. Więc jeżeli są takie, to proszę te ręce opuścić. Czy znajdę trzy osoby, które chcą zadać pytanie dla pana Lecha Antoniego Kołakowskiego? Szanowni państwo, czy pan minister pozwoli, że w takim razie dolosujemy tu, dla pana... Tu były zadane pytania do pana Domasiewicza i do mnie. Czy pani Jadwiga Kruczewska zgadza się, żeby pan odpowiedział również na pani pytanie ostatnie dotyczące seniorów? Czy pani chce powtórzyć to pytanie do pana Lecha Antoniego Kołakowskiego dotyczące seniorów? Nie, tylko nie. Czy pani życzy sobie, żeby pan na nie odpowiedział? Bardzo panie dziękuję.
tam były dwa pytania dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa i kwestii związanej Zacznijmy od tego, które pamiętamy i później powtórzymy te dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, tak jak wybrzmiało, około 17 tysięcy mieszkańców Łomży jest seniorami. Znaczna część tych osób też wymaga pomocy, zaopiekowania się, pomocy medycznej, pomocy społecznej, ale też zorganizowania aktywnego wypoczynku. Chciałbym, aby każdy senior w ramach przyjętego programu miejskiego miał możliwość aktywizacji, spotkania się w tym osiedlowym domu seniora. Proszę Państwa o ciszę. Za chwilę kończymy, ale proszę Państwa o ciszę. Aby mógł spotkać się z przyjaciółmi, kolegami, koleżankami, aby rozwijać swoje hobby, zainteresowania, spędzić czas, czy nawet porozmawiać o prozie życia codziennego, zorganizowania pomocy w zakupach, w sklepie spożywczym, dowiezienia do lekarza, do apteki, w tych podstawowych kwestiach. To jest bardzo ważne zadanie. To właśnie seniorzy przez dziesiątki lat pracowali na tą sytuację, która spowodowała, że ich dzieci kształciły się, podjęły pracę, budowały. Za ten trud pracy należy seniorom pomóc. Seniorzy są tą tożsamością ziemi łomżyńskiej, naszego miasta, ale też to są i emeryci, renciści, osoby z niepełnosprawnością, którym naprawdę programami miejskimi, które trzeba wesprzeć programami miejskimi. I tu należy pochylić się nad tą kwestią. Bardzo ważna jest to ważna grupa społeczna. To odnośnie seniorów. Druga sprawa, padło pytanie. Ale to na to będzie czas za chwilę, bo zapytamy pana, który zapytał o ochronność w Łomży, o budowę schronów. Czy jest pan z nami jeszcze na sali, bo teraz nie widzę. Tak, czy chce pan po raz kolejny skierować to pytanie do pana Lecha Antoniego Kołakowskiego? Ja może te pytanie, które było do pana prezydenta, to no nie uzyskało odpowiedzi. Bo musimy sobie zdawać sprawę, że obrona cywilna to jest przygotowanie społeczeństwa na okres wojny. Dobrze, więc nie zarządzanie czy chce kryzysowe. Pan podobne pytanie skierować do pana Lecha Antoniego Kołakowskiego? Czy według pana, panie Kołakowski, jesteśmy przygotowani i czy mamy tą obronę cywilną w mieście na takim poziomie, że można by było ją wykorzystywać? Dziękuję, proszę o 2 minuty na odpowiedź. Proszę nie mówić o wojsku, policji, straży pożarnej. Może dajmy swobodę wypowiedzi jednak kandydatom, szanowni państwo. To jest zupełnie co innego. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, głos pana jako mieszkańca Łomży jest głosem troski. Widzę, że jest pan specjalistą, ekspertem z tego zakresu, ale chcę też powiedzieć, że obrona cywilna, panie prezydencie, nie jest w jurysdykcji wojska, tylko MSWiA. I tu muszą być podejmowane działania. Z przykrością powiem, że na dzisiaj mieszkańcy Łomży nie mogą czuć się bezpiecznie. Jest wiele zaniechań. Nawet prezydent Warszawy mówił, że asygnuje duże środki na sprawy związane z bezpieczeństwem. Proszę państwa, są to dwie kwestie, wobec których samorząd musi się pochylić. Pierwsza kwestia, budowy schronów, budowy ukryć. Każdy mieszkaniec Łomży, z każdego domu jednorodzinnego, z każdego bloku powinien znać miejsce, gdzie może się schronić, czy w schronie, czy w ukryciu, w przypadku agresji, jakichś rakiet, pocisków, wybuchów. I tu jest pytanie, czy Łomża jest na to przygotowana? Słysząc głos pana, słyszę, że nie. Łomża nie jest przygotowana. Poza tym druga kwestia ukrycia schrony, ale proszę państwa, trzeba zorganizować system ostrzegania bezpieczeństwa, tak aby odpowiednie sygnały powodowały właściwe zachowanie ludzi. Czy to jest? Pan stwierdził, że nie ma. Dlatego proszę państwa, ja w swoim programie wyborczym, jeszcze raz chcę zacytować, stworzę system
stworzy system wczesnego ostrzegania i informowania o zagrożeniach. Proszę Państwa, ten system to jest bezpieczeństwo, życie. Geopolityka pokazuje, że jesteśmy państwem przyfrontowym i wróg może tu przyjść. Miasto musi być bezpieczne, miasto musi być gotowe. Pani Kołakowski odpowiadał na kolejne pytanie od publiczności. Szanowni Państwo, jeszcze jedna osoba, ręka w górę, która chciałaby zapytać tutaj, czy z prawej strony kogoś znajdę? Tylko z lewej. Zapraszam pana w niebieskiej koszulce, tylko proszę, żeby to było merytoryczne pytanie, bo wiem, że to jest komitet wyborczy, więc tutaj, szanowni państwo, ma być kulturalnie i dotyczące pytania dzisiejszego. Dzień dobry. A propos oczywiście koszulki, miasta. To jest tylko sympatii, ja nie jestem akurat z PiSu, ani sympatykiem PiSu. Dobrze, proszę o zadanie pytania. Mam pytanie do pana kandydata Kołakowskiego. Mając na uwadze ostatnie wystąpienia medialne, do czego zmierzam? Jesteśmy w podobnym wieku. Mnie pamięć też zawodzi, pana bardzo zawodziła. I teraz moje pytanie, czy nie czas może, żeby odejść, dać miejsce młodym, bo jeżeli ma się taką demencję, to nie czas na rządzenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź na pytanie. Pan Lech Antoni Kołakowski, ma pan 2 minuty na odpowiedź na to pytanie. Szanowni państwo, ja cieszę się, proszę, że pan jest zadowolony z pytania. Chyba pan wypełnił swoją rolę tym pytaniem. Natomiast chcę panu powiedzieć, że w kraju odbyły się wybory wybitnie polityczne. Nastąpiła zmiana 15 października nazywana, bądź 13 grudnia. Czy to jest dobra zmiana? Polacy ocenią. I chcę powiedzieć, że brak jest dzisiaj ekipie rządzącej podstaw do wskazywania sukcesów gospodarczych po 100 dniach, to jest pierwsza rzecz. Druga kwestia, brak jest zgody politycznej, wszczynane jest awanturnictwo polityczne, aby rozbijać państwo, a realnie jest zagrożenie naszego bezpieczeństwa, zagrożenie naszego państwa. Możecie państwo się śmiać, ale prawda jest jedna. I w tej kwestii przedstawiciele, funkcjonariusze ekipy rządzącej wykonują swoje zadania. Zresztą czego byliście państwo świadkiem. Jeżeli chodzi o mnie, mówiło się o kwestii tej komisji wizowej. Chcę państwu powiedzieć, że mnie żaden organ państwa od sierpnia tamtego roku nie prosił ani nie wzywał na żadną rozmowę. Ja nawet nie byłem świadkiem, a pan do Łomży wrzuca to choro politykę. Pytam, kogo pan reprezentuje, czyje interesy? Musimy dbać o rozwój, szanowni państwo, panie redaktor, proszę o ciszę. Musimy dbać o rozwój naszego miasta. Ja wiem, że we wszystkich komitetach są osoby, które mogą pomóc w rozwoju naszemu miastu i trzeba te osoby skupić. Nie dzielmy Łomży, budujmy program gospodarczy naszej Łomży. Natomiast jeżeli chodzi o moje doświadczenia, tak, mam bardzo duże doświadczenie, chcę dziękuję pomóc bardzo miastu. Lech Antoni Kołakowski odpowiadał na ostatnie pytanie w przedostatniej rundzie. Ja państwu też biję brawo, dziękuję, że państwo uczestniczyliście. Wiem, że emocji jest dużo i rzeczywiście każdy głos się liczy, bo 7 kwietnia mam nadzieję, że jak najwięcej z nas pójdzie do wyborów, bo tak jak wspomniałam, każdy głos się liczy. Panowie, to jest ta najlepsza, najspokojniejsza i moim zdaniem taka już wyciszająca runda, czyli wasza autopromocja, ale chciałabym, żebyście też za chwilę powiedzieli kilka słów o waszych komitetach, które dzisiaj również was reprezentują. Dobrze, to teraz czas na minutę dla pana Mariusza Chrzanowskiego na własną autopromocję, potem pan Dariusz Domasiewicz, później pan Lech Antoni Kołakowski, a później o swoich komitetach będziecie mówić również minutę. Proszę bardzo, pana minuta, autoprezentacja Mariusz Chrzanowski. Szanowni państwo, chyba większość z państwa mnie zna, nie muszę się przedstawiać, bo znają mnie też przedszkolaki, które często są w Urzędzie Miejskim w Łomży. Jestem zaskoczony ich ogromną wiedzą, bo wiedzą nawet, czym prezydent miasta się zajmuje. To świadczy o tym, że ta edukacja obywatelska się rozwija, jest ona na dobrym poziomie. A ci z państwa, którzy chcieliby mnie poznać jeszcze bardziej, będzie taka okazja, bo 2 kwietnia organizujemy piknik, wiosenny piknik z twoim prezydentem w
parku Jana Pawła II na parkingu przy naszej pływalni. Będzie możliwość porozmawiania, będą też liczne atrakcje. Serdecznie Państwa zapraszam. Bardzo dziękuję. To była minuta pana Mariusza Chrzanowskiego, czyli już kończymy. Dobrze, pan Dariusz Domasiewicz, proszę o uzbrojenie zegara. Proszę bardzo, pana minuta. Szanowni mieszkańcy Łomży, drodzy goście, czas na zmiany. Dlatego, że i tak jak w sztafecie, no trzeba komuś tą pałeczkę przekazać, tak? Miasto Łomża ma 60 tysięcy ludzi, każdy ma prawo tą cegiełkę do tego samorządu wrzucić. Myślę, że po 10 latach jednej wizji zachęcam Państwa do głosowania na Dariusza Domasiewicza, na przyjazną Łomżę Dariusza Domasiewicza, dlatego, że po prostu czas na zmiany, czas na nową wizję, że tak powiem, czas na postawienie na przedsiębiorczość, na rozwój. To naprawdę prezent od życia, od losu, że ktoś mógł 10 lat w tak wspaniałym mieście prowadzić swoją politykę. Ja dzisiaj proszę Was o to, żebyście mi dali szansę. Ja do tego się przygotowałem na 100%. Chciałbym, żeby miasto Łomża rzeczywiście wróciło na tory rozwoju. Proszę, ja wiem, jak to zrobić. Mam wśród moich kandydatów, ale też osób, które mnie wspierają, też takich ludzi, więc przyjazna Łomża to rzeczywiście czas na zmiany. Bardzo dziękuję, Dariusz Domasiewicz. Lech Antoni Kołakowski. Proszę Państwa o ciszę, zaraz będziemy pić. Brawo, Lech Antoni Kołakowski, pana minuta. Szanowni Państwo, mieszkańcy Łomży, dzisiaj miasto jest w trudnej sytuacji gospodarczej. Miasto jest zadłużone, tysiące mieszkańców opuszczają nasze miasto. Musi być dokonana zmiana. Musimy pomóc w rozwoju Proszę naszego Państwa, miasta. O ciszę. Tu są potrzebne realne działania. Proszę Państwa, przygotowałem program gospodarczy rozwoju miasta Łomży. Wspólnie z gminami Łomża i Piątnica chcielibyśmy zbudować organizm aglomeracji, 100-tysięcznej aglomeracji z ciągami komunikacyjnymi i strefami biznesu, osiedlami domów jednorodzinnych, wielorodzinnych. Te zadania muszą być podjęte. Tu należy ściągnąć też kapitał zewnętrzny, ale przede wszystkim uwolnić inicjatywy lokalnych przedsiębiorców. Tu musimy pochylić się nad kwestią naszego położenia Doliny Narwy, wykorzystać środowisko bardzo przyrodnicze dziękuję. I rozwijać Lech miasto. Antoni Kołakowski, autopromocja za nami, dziękuję. Pan Mariusz Chrzanowski, z kim idzie do wyborów i co powie o swoim komitecie? Ma pan minutę. Przed nami wybory samorządowe, to my zadecydujemy o przyszłości Łomży. Czy chcemy, żeby tutaj rozwijała się przedsiębiorczość? Tak. Czy chcemy, żeby młodzi ludzie tutaj zostawali? Tak. Czy chcemy, żeby Łomża była dobrym miejscem dla dzieci, dla młodzieży, dla studentów, dla seniorów? Tak. My stworzyliśmy podwaliny przez 9 lat. Teraz wspólnie ze swoimi kandydatami chcemy realizować wizję rozwoju miasta. Otaczam się ludźmi wiarygodnymi, są to przedstawiciele różnych środowisk, są to doświadczeni samorządowcy, społecznicy. Razem chcemy działać, żeby Łomża dalej się rozwijała. Z tego też miejsca chciałbym podziękować swoim kontrkandydatom za debatę. Powiedzieć też Państwu, że jest to moja ostatnia debata. W następnym tygodniu skupiam się na rozmowach z mieszkańcami. Uważam, że wybory, będąc urzędującym prezydentem, jest to też akceptacja wizji, którą prezentowałem bardzo przez ostatnie dziękuję. Lata pan i to wyborcy decydują, że, czy tą wizję nadal będą proszę, popierać, więc zapraszam na wesoły, życzę wesołych dziękuję. Świąt. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie Mariuszu, proszę jeszcze usiąść na miejsce. Dajmy teraz minutę. Pan Dariusz Domasiewicz, to jest również pytanie do pana. Z kim pan idzie do tych wyborów? Szanowni mieszkańcy Łomży, drodzy goście, bardzo proszę Was w tych wyborach samorządowych 7 kwietnia o głos na moich kandydatów na radnych. Są to naprawdę bardzo wartościowi ludzie, bardzo dużo pracy włożyli w tą kampanię. Są to osoby, które na pewno odświeżą ten samorząd. Są to osoby, które mają duże doświadczenie, czy to też w prowadzeniu działalności gospodarczej, czy w różnych innych dziedzinach życia tego społecznego. To wspominałem też o Tomaszu, chociażby Wróblewskim, Milena Siok. No wiele osób, które są tutaj, które są po raz pierwszy w tym samorządzie, ja ich zaprosiłem i musiałem wręcz o to zabiegać, tak? Bo wyjście ze strefy komfortu dla kogoś, kto w samorządzie nie jest, kto
robi to po raz pierwszy, to jest naprawdę stres, poddanie się ocenie mieszkańców Łomży, ale też ocenie nieprzychylnych osób w anonimowych wpisach. To naprawdę duża odwaga, dziękuję wam, życzę wam, żebyście weszli do Rady Miasta i żebyście zmieniali to miasto. Czas na bardzo zmiany, szanowni mieszkańcy. Bardzo dziękuję, Dariusz Domasiewicz, o swoim komitecie wyborczym serdecznie dziękuję. Szanowni państwo, teraz głos dla pana Lecha Antoniego Kołakowskiego. Z kim pan idzie do wyborów? Szanowni państwo, miasto Łomża znajduje się w takiej sytuacji, że musi podjąć decyzję, czy ma być kontynuowana ta polityka, która nie powoduje rozwoju, czy mają być zmiany. Komitet Wyborczy Wyborców Lecha Antoniego Kołakowskiego przygotował program gospodarczy dla miasta Łomży. Kandydat na prezydenta Lech Kołakowski wraz ze swoją silną drużyną. I szanowni państwo, chcę powiedzieć, że w okręgach wyborczych jest wiele osób, które dogłębnie znają i swoją pracą chcą walczyć o swoje osiedle, dzielnice. Widzą sprawy, z jakimi zwracać się w rozwoju miasta. Aktywizują się, chcą przedstawiać swoje programy, swoje wizje. Miastu naszemu jest potrzebna dobra zmiana, tworzenie miejsc pracy i budowanie przyszłości i rozwoju Łomży. Są wszyscy kandydaci do tego przygotowani. Bardzo dziękuję, pan Lech Antoni Kołakowski. Wielkie brawa dla wszystkich kandydatów, którzy dzisiaj przyszli na naszą debatę. Brawa dla wszystkich kandydatów, bo powoli kończymy. Szanowni państwo, ja dziękuję, że państwo odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Kończymy również transmisję na żywo. Przyznam szczerze, że prowadząc debaty nigdy tak często nie mówiłam, że proszę o ciszę. Dziękuję państwu bardzo. Do zobaczenia. Szanowni państwo, czy ja mogę mieć jeszcze słowo? Chciałabym państwa na kawę zaprosić. Szanowni państwo, za chwilę tam kurtyna się podniesie i zapraszam wszystkich panów na kawę.